7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Partnerem programu jest XTB. Właściwe miejsce dla Twoich inwestycji. XTB.pl Sponsorem głównym kanału Zero jest Racket Jobs, Twój portal z ogłoszeniami pracy. Witam bardzo serdecznie, godzina zero, a dzisiaj moim gościem Samuel Pereira. Witam cię Samuel. Witam. E, cześć. Słuchaj, patrząc na łapki w górę i łapki w dół, to ludzie cię tu nie chcą. Okej, okay. ci, I którzy dali da łapkę w dół, tutaj nie chcą. Tak, i to jest zdecydowana większość. No wychodzę. Znaczy, powiem tak, to jest duży akt odwagi z twojej strony, że tu przedłeś i to jest faktycznie ostatni moment, żeby wyjść, jeśli czujesz, że to będzie prawidłowa decyzja. No... Jedni radzili, inni odradzali, ale jest kilka spraw, które chciałem powiedzieć i mam nadzieję, że to będzie to miejsce mhm. odpowiednie, żeby o pewnych sprawach powiedzieć. I też jest jakaś forma, mówię teraz miło, bo za chwilę pewnie będzie gorąca dyskusja, doceniania też kanału Zero, który rzeczywiście wygląda, czy zapowiada się całkiem ciekawie. My sobie poradzimy bez e, takich laurek, e, spokojnie. Natomiast e, czy ty odczuwasz na co dzień to, co dzieje się w internecie, że ludzie cię nienawidzą? To jest właśnie bardzo dobry przykład tego, jak funkcjonują bańki, bo mieszkam od urodzenia w Warszawie. Jako dziennikarz od kilkunastu lat pracuję, działam i mieszkając w Warszawie, powiem tak szczerze, te reakcje, które są pozytywne i negatywne, to jest mniej więcej pół na pół. I to jest tak, że oczywiście są takie osoby, które na przykład w restauracji obczajają, jak to się mówi, za chwilę wychodząc, coś rzuci, odchodzi i nawet nie ma interakcji, to jest najczęściej. Pół na pół takie... to nie są zdrowe proporcje. Bo powiem Ci szczerze, ja nigdy w życiu nie spotkałem kogoś w realnym życiu na, na ulicy, kto byłby dla mnie niemiły. Internet internetem. A jak ty mówisz, że pół na pół w realnym życiu, to znaczy, że Taka, twoje to... życie nie jest zbyt miłe. To znaczy, że ludzie często spotykasz ludzi, którzy cię nie lubią. Nie, bo generalnie aż taki rozpoznawalny nie jestem, hmm. ale też y, wydaje mi się, że dotykamy tutaj sedna problemu. Czy problemem y, nienawiści jest obiekt nienawiści, czy ten, który czuje tę nienawiść w sobie i ma z jakichś tam powodów y, potrzebę znienawidzenia kogoś, z kim się na przykład nie zgadza. Czad zarzuca, zarzuca ci pierwsze kłamstwo dzisiaj. Czyli y, powiedziałeś, że jesteś od lat dziennikarzem. Czad się z tym nie zgadza. Który chat? Czad. Przy tutaj. A, pan Uspok czat, nie znam. Pan czat, tak. Pan czat twierdzi, że nie wykonujesz zawodu dziennikarza. Przykro mi. A, A ty... kto to ustala? E, czat właśnie. Każdy we własnej głowie ustala, kogo uważa za dziennikarza, kogo nie. Wiele osób mnie nie uważa za dziennikarza, ale w twoim przypadku no, te proporcje są znowu, tak jak na ulicy. Niekorzystne. Ale jak to są niekorzystne na ulicy? Znaczy ja myślę, że tak. No, dotykamy tego, co, co ja mówię, z bańką. To znaczy w internecie jest jedno. Wiadomo, że naj, najgłośniej mówią ci, którzy mają najwięcej złego do powiedzenia. Mówię to niezależnie od przedmiotu sporu. Tak to funkcjonuje w internecie. Wiemy też, że media społecznościowe na swój sposób promują też negatywne emocje, bo one napędzają ruch. A w moim wypadku, ja mówię, no... Dla mnie najważniejsze, najistotniejsze czy też dotykające e, uwagi krytyczne są wtedy, kiedy są merytoryczne, odnoszą się do czegoś, co zrobiłem, bo nie powinienem zrobić. Jakby hejt Dobry. na zasadzie takiej, że o teraz zobaczmy, że w internecie ktoś tam hejtuje, ale są pewnie osoby, które mówią coś pozytywnego, więc no, może mnie i są, ale tak dużo osób pisze tu negatywne rzeczy, że nie dostrzegam tych pozytywnych. Bo dlaczego mnie zaprosiłeś w takim razie? E, bo wysłałeś mi SMS-a, że chcesz coś wytłumaczyć tak. i chętnie byś przyszedł, więc uznałem, że. No tak, w jakby... Poza tym ja nie uważam, że trzeba rozmawiać wyłącznie z osobami, e, że tak powiem, mm, pozytywnymi, można także z negatywnymi. Okej. Okay. I. Rozumiem, że jestem taką negatywną. Mm -hmm. No jeśli ma być szczery, to tak. Znaczy, jeśli ma być szczery, to uważam cię, e, nie tylko ciebie, ale jest jakieś grono osób, które e, zniszczyły media publiczne w Polsce i my się z tego nie odgrzebiemy, bo zaraz wjedzie rewanż z, e, z drugiej strony i ta wojenka będzie trwać wiecznie. Niestety mm -hmm. Gdzieś to poszło zdecydowanie za daleko i dzisiaj, gdyby ktoś mnie spytał, czy media publiczne mają sens, to ja już nie wiem, czy one mają sens. Na pewno nie miały przez wiele lat, a teraz nie wiem czy kiedykolwiek jeszcze ten sens powróci, bo obawiam się, że nowe władze będą działać wedle wyznaczonego standardu, wyznaczonego przez was niestety. To są dwie kwestie. Pierwsza, ja się oczywiście zgadzam, że warto rozmawiać z kimś, z kim się ktoś nie zgadza, ale druga kwestia to dotyczy mediów publicznych. Przypomnę takie wydarzenie, kiedy, e, bodaj październik tak? 2010 roku, kiedy doszło do zabójstwa politycznego. Mhm. I wówczas e, nie mówię o tym, kto konkretnie za to odpowiada, jakby wiadomo, jest e, konkretny sprawca, on też miał konkretne e, konotacje polityczne, ale ten, ta temperatura sporu była wówczas gorąca. Więc to nie jest tak, że ten podział wziął się tu i teraz. To też nie jest tak, że my teraz możemy usiąść. Literatura By i... była, ale nie było mediów publicznych, które tak jawnie opowiadały się po jednej ze stron i tak agresywnie atakowały drugą. To jest no ja, jednak nowość. Ja jednak bym z tym polemizował. To znaczy, mówimy o, o sytuacji, o telewizji, która była po śmierci prezydenta, kiedy stała zmieniona władza wtedy w telewizji. Do władzy doszedł m.in. Juliusz Brown. To wtedy jakby były takie sytuacje jak śpiewanie 100 lat Donaldowi Tuskowi, cenzurowanie wywiadów na żądanie pani prezydent, wyrzucanie dziennikarzy. 400 dziennikarzy wyrzucono do, do leasing team. To wtedy były sytuacje takie jak. Czyli przeniesiono ich na inne formy zatrudnienia. No nie do końca, bo to było na rok, żeby później można było zwolnić. To to później. <grym> Okej. Okay. Eee, tak, 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 tylko to zostało skrytkowane też przez nie, największą w porządku. Kontrolę. Ale nie do tego zmierzam. Zmierzam wszystko, do powiesz, tego, że podział. Tamta który telewizja był, nie była idealna. Ale nie o tym chodzi. mi o to, że podział w mediach publicznych był. Był już był, wcześniej. Ale nie, taki. To tamta nie jest tak tam ta telewizja nie była idealna. Eee, rzeczywiście śpiewanie 100 lat nie było najszczęśliwszym pomysłem w telewizji i nie przy... to nie przystoi po prostu dziennikarzom. Natomiast to, co się potem wydarzyło, no to jednak coraz. Z każdym miesiącem brnęło jeszcze dalej, jeszcze dalej, jeszcze dalej, aż potem zaczęto powszechnie używać jednego słowa, które przestało kogokolwiek szokować w Polsce mm. w odniesieniu do telewizji. Słowa szczujnia. Czy ciebie to słowo boli? Dlaczego winnym tego, że ktoś używa słowa szczujnia, jest ten, który jest, który jest obrażany? Dlaczego kiedy słyszymy hasło jebać PiS, to winnym jest ten, który, wobec którego to, to słowo zostało użyte A To jest PiS, dla mnie odwacenie... tym, bo nie rozumiem. E... Nie mówię o języku, który, który jakby ale, symbolizuje ale w pewną... W tym momencie do tej rozmowy wjechał PiS? Rozmawiamy o mediach publicznych, które przecież są niepolityczne, niesterowane tak. przez partię wzią, polityczne. On się wziął określenia, o których ty mówisz, tak? No ty. To... To ty teraz wyciągnąłeś nagle Prawo i Sprawiedliwość. Mnie się wydawało, że media publiczne nie są odspierania jakiejś jednej partii lub jej krytyki. Nie, ja mówię tylko o tym: mówię o tym, że poziom debaty publicznej został oczywiście obniżony, ale jednak w dużo większej skali przez jedną ze stron tego sporu politycznego i również strony sporu medialnego. I też chciałbym jednak troszeczkę przekuć ten balon symetryzmu, jeśli pozwolisz. Mhm. Ja dam ci się to wypowiedzieć. Znaczy, to znaczy, ja wiem, że to teraz jest wygodnie usiąść. Ja, Krzysztof Stanowski, jestem symetrysta i tu będę razy rozdzielał po prawej i po lewej. Ale jednak masz na swoim pokładzie Marcina Mellera, który do mnie napisał, kiedy Rafał Trzaskowski świętował zwycięstwo wyborów prezydenckich w Warszawie, że wracaj tam, gdzie pisz ci, mówi, że masz żyć. Portugalia, gdzie lubisz zboczeńców gwałcić polskie kobiety? No, rozumiem, że człowiek, to, który. dzieci to napisał. Na messengerze. No dobra, no to prywatne wiadomości ci wysyłał. Nie, no nie, A On jest nie mównikiem o w w której nie mówimy teraz. O, mówimy teraz o zaburzaniu przez, roli mediów w przestrzeni publicznej. To, co wy sobie wysyłacie na Messengerze, w SMS-ach, czy na WhatsAppie, czy gdziekolwiek indziej, to szczerze mówiąc mnie w ogóle nie interesuje. Bo to, nie ma żad... bo to nie ma żadnego związku z tym, co potem dziennikarz przekazuje na antenie. Nie, okej, okay. ja chciałem przebić tą jakby ten balonik symetryzmu, bo później to Marcin Meller mówi w trakcie kampanii prezydenckiej, głosujcie na Rafała Trzaskowskiego. To nie jest obiektywny? Ale znowu, dziennikarz nie musi być koniecznie obiektywny, jeśli jest publicystą, jeśli prowadzi program i e, ludzie wiedzą, czego się po nim spodziewać. Zwłaszcza, gdy pracuje w telewizji prywatnej. Telewizja prywatna może... 24 na dobę pokazywać Rafała Trzaskowskiego. Tak jak radio prywatne może 24 na dobę głosić wyższość jednej religii nad drugą. Natomiast media publiczne chyba jednak nie. No Chyba tu jest ta główna różnica. A kto ustala, jak powinny media publiczne działać? A kto ustala? No, jak widać, wy ustalaliście, jak powinny działać. Między innymi ty. Mhm. Natomiast chyba nie spotkało się to z poparciem społecznym, tak mi się wydaje. I gdybym się dzisiaj zastanawiał, dlaczego prawo i sprawiedliwość przegrało wybory, to moim zdaniem w dużej mierze dlatego, że wajcha przez telewizję została za mocno przeciągnięta. Zdecydowanie za mocno. Okej. Okay. No, to jest Twoje zdanie. Ja myślę, że przyczyn akurat porażki wyborczej, czy też wygranej, ale za małej wygranej, żeby rządzić Prawo i sprawiedliwości jest kilka. Ale przecież to to są? jest kwestia. No, okay, ale teraz rozmawiamy o mediach czy o polityce możemy skakać z tematu na temat. Okej, okay, no jeśli mnie pytasz o, o przyczyny takiego, a nie innego wyniku, myślę, że kluczem jest poparcie dla trzeciej drogi. Dla Szymona Hołowni głównie. To znaczy, wydaje mi się, że wynik trzeciej drogi to jest tak naprawdę wynik e, kampanii wyborczej Szymona Hołowni. I tu myślę, że należałoby szukać tego przepływu głosów, i... No, Wiem, że przegrali dlatego, że ktoś inny dostał więcej głosów, ale co sprawiło, że sam PiS dostał ich mało? Dlaczego ci ludzie uciekli od PiS no w inną stronę? Szymon Hołownia przekonał, że jest tą trzecią drogą. Mhm. Myślę, że dużą, dużą część osób przekonał, a dzisiaj widzą, że może nie do końca tak jest. Ale to nie jest istotne, bo jakby liczy się wynik wyborczy i tutaj bym upatrywał tego wyniku, takiego wyniku dla koalicji, która dzisiaj rządzi. Właśnie w wyniku Szymonowi. nie jest tak, że ty po prostu. Hmm, pojechałeś jednokierunkową drogą, już nie możesz zawrócić, i teraz jesteś trochę niewolnikiem tej, tej, tej drogi. Niewolnikiem nie właśnie trzeciej drogi, tylko tej swojej wybranej przez siebie w życiu. E, I teraz niestety musisz się już przylepić do, do prawa i sprawiedliwości lub otoczenia prawa i Sprawiedli sprawiedliwości na zawsze, bo po prostu gdzie indziej jesteś całkowicie spalony. I tak cy czysto cynicznie, nawet gdybyś widział. Że oni wszystko robią źle, to ty już musisz w to brnąć. Nie. To są rzeczy, które, kiedy widzę, że coś jest źle, jestem w stanie to o tym porozmawiać. Um, wiem, że też jestem człowiekiem, który po prostu ma swoje poglądy. Ja swoich poglądów nigdy nie zmieniłem. To znaczy Największe błędy w kampanii Jarosława Kaczyńskiego. No Jarosław Kaczyński nie miał kampanii wyborczej jako takiej. On sam w sobie. Jakby, no, ja nie chciałbym wchodzić w rolę no, analityka kampanii. Startował? startował z, tak, tak, z listy kieleckiej, ale mm -hmm. to nie obserwowałem tej akurat kampanii. Mówię o tym, że. Może zaniechanie kampanii było błędem. Okej, okay, ale poczekaj, daj mi odpowiedź na pytanie. Nie, bo powiedziałeś, mówię, że jeśli widzisz tym... błędy, to możesz nie. śmiało o nich mówić. No to zapytałem cię, jakie były błędy. Ja na mogę kar... odpowiedzieć... Każdy robi błędy, ja Kaczyński też chyba, więc zapytałem cię, jakie on akurat robił, bo, bo jednak jest liderem tego ugrupowania. W tej kampanii przede W ogóle z liderem ugrupowania, no. No, tak, no. no to Skoro coś nie wyszło, to chyba zrobił jakieś błędy. Błędem kampanii e, Prawa i Sprawiedliwości, jeśli o to mnie pytasz, było e, tylko znowu pytanie, jak e, takimi danymi dla ludzi się przebić. To znaczy, było za mniej, za mało dyskusji o propozycjach programowych, które już weszły w życie, ale znowu. Sam, obserwując media, widziałem, co się działo i też nie jestem pewny, że akurat chwalenie się przez Prawo i Sprawiedliwość swoimi dokonaniami dałoby coś nowego. Bo jakby ludzie, kiedy widzą, że coś się zmienia w kraju, to po jakimś czasie, to jest naturalne, oswajają się z tą, z tą perspektywą. Kiedy widzą na przykład, że jest pomysł CPK to uznają, że on będzie realizowany. Widzimy to teraz, to znaczy, że, że są pewne projekty, które wydawały się oczywiste, że będą dalej realizowane, ale się okazuje, że jednak nie, tak? Dzisiaj ta informacja też dotycząca lokalizacji czy też wydłużenia harmonogramu prac w budowie elektrowni jądrowej, tak samo. Dla mnie istotne pytanie, które Ty zadałeś, na które chciałbym odpowiedzieć, to jest pytanie o drogę. Mhm. Moja droga jest zbieżna z moimi poglądami, z tym, jak patrzę na rzeczywistość, i jest też zbieżna z pewnym wyborem życiowym, którego dokonałem, mając dwie narodowości i wychowując się w Polsce, ale też w pewnym momencie mojego życia podejmując decyzję, że chcę mieszkać i wychowywać dzieci w Polsce i jestem do Polski przywiązany. To są te wartości, które stanowią polskie, przepraszam za patetyzm, polski interes narodowy. I to, jak przez ostatnie pół roku, ostatnie pół roku odpowiadałem za TVP Info, staraliśmy się dokładnie to realizować. Ja wiem, że to było krytykowane, hejtowane, czasami może słusznie. Mówię o założeniu telewizji polskiej, a konkretnie o TVP Info, za które odpowiadałem. Było realizowanie polskiej racji stanu i ten zwrot, którym się witali prowadzący, i teraz już tego nie ma, czyli kto... witamy w polskiej telewizji, bo, bo był ty nieprzypadkowy. Też, ty też wcześniej zapytałeś, kto ustala, jaka powinna być telewizja, to ja bym ciebie zapytał, kto ustala, co jest polską racją stanu. Znaczy każdy ma na to swój oczywiście pogląd. No właśnie. Ty masz prawo do swojego, ja swojego. No i w momencie, w którym ktoś powierza mi obowiązki prowadzenia TVP Info, to wiadomo, że będę realizował mhm. misję według jakiegoś swojego uznania. Tak to działa. W porządku. Ale nigdy nie miałeś przekonania, że to, co robisz, robicie, jest pewnym zaprzeczeniem idei mediów. Mediów, które. Dają wszystkim takie same szanse, które są obiektywne, które dociekają prawdy, które nie stoją po stronie sponsora. Były momenty, że pewne rzeczy byśmy zrobili inaczej, ale nie chcę o nich teraz mówić, ponieważ. No kiedy masz powiem mówić dlaczego. Ponieważ jest to pewne podsumowanie działań moich i kolegów, które sami sobie. sami się jakby. O tym rozmawiamy. Szukam dobrego słowa. I z pewnością gdyby doszło do takiej sytuacji, żeby te media publiczne z powrotem wróciły do w tym momencie jakby prawnych właścicieli, czy też mówię o jakby zarządzie telewizji polskiej, bo właścicielem jest tak naprawdę każdy Polak, ale wtedy moglibyśmy porozmawiać, co narażałoby robić inaczej, tylko... Ale sam znowu, ale z moment. wami już nikt nie chce rozmawiać na ten temat. To już się skończyło. To akurat to jest już nie wróci. Sytuacja bardziej skomplikowana, ponieważ w sądach, jak na razie w sprawie likwidacji... W sądach, ale w sprawie... chyba zdajesz sobie sprawę, że już do TVP nie wrócicie. Już wam nikt tam nie otworzy drzwi. I to nie chodzi o to, czy sąd ustali to, czy tam, To się po prostu nie wydarzy. Okay. Jakkolwiek brzmi to anarchistycznie... To to się nie wydarzy. Ty już nie ja będziesz myślę, zarządzał TVP. TVP myślę, że info. jakby możesz mieć rację, możesz je nie, nie mieć argumenty są akurat po naszej stronie i są też pewne działania, które są zaplanowane na odpowiednie okoliczności. Czyli Tyle wyobrażasz sobie, że bo nie będę jakby uprzedzał pewnych działań. Wyobrażasz sobie, że wracasz do TVP, mówisz, to jest znowu moje biurko, proszę mi oddać kody dostępu do tam Twittera i tak dalej i zaczynasz od początku jazdy. Może zacznę od tego, jakby, bo też dobrze, żeby zostało to raz na zawsze wyjaśnione. Od 2017 roku odpowiadałem za portal mhm. TVP Info, e, przez ostatnie pół roku za antenę TVP Info i to nie jest tak, że ktoś zabrał kod dostępu i ma je oddać, jakaś zabawa jakby w piaskownicy. To jest telewizja publiczna. Oczywiście podlega ona krytyce, zresztą mhm. dlatego się między innymi spotykamy. I Jedni mogą ją lubić, inni nie, mogą popierać bądź nie. Misję telewizji publicznej. Ale jest też coś takiego jak prawo. To znaczy, każde zmiany, które były dotąd w telewizji polskiej, mówię o władzach telewizji polskiej, dokonywane były zgodnie z prawem. 20 grudnia stało się coś innego. Uchwałą pan minister stwierdził, że jest ponad prawem. Później, tydzień później, sam się z tego wycofał. Wymyślił... Nowe rozwiązanie pod tą likwidacją. Ja, ja nie będę bronił tego sposobu odbicia, jak to się mówi, mediów publicznych. Natomiast, jak widzisz, ludzie wzruszyli ramionami i mało tego. Ludzie uznali, no dobra, to chyba spoko, że tak zrobił. Może nie powinien, może powinien to zrobić w innej formie, ale cel uświęca środki. To jest dzisiaj narracja, która jest dość powszechna. Ja nie wiem, czy jest dość powszechna. Wiem, że są ludzie, którzy mają takie zdanie, mają inne. Tylko czy ty w takim razie też się kierujesz tym, co sądzi większość, i każde swoje działanie podejmujesz na podstawie so, kryteriów jak so... jakiegoś sondażu czy nie, czatu na YouTube? Nie. Jeśli pytasz mnie, czy prawo ma znaczenie, tak, prawo ma znaczenie. Natomiast e, czy pytasz mnie, że za złamanie tego czy innego przepisu w tej konkretnej sprawie wyjdę na ulicę krzyczeć, że tak być nie powinno, no to ci mówię, że nie wyjdę, bo wiele rzeczy być nie powinno w telewizji przez ostatnie 8 lat. Ja miałem program w TVP Sport. I ja ciągle czytałem komentarze, że powinienem się tego wstydzić, że mam tam program. I e, to nie było przyjemne. Nie robiłem nic związanego z polityką mm. w TVP Sport. Ale ciągle obrywałem rykosz, rykoszetem za rzeczy, które wy robiliście na głównych antenach. E, I to nie były rzeczy, które mają cokolwiek moim zdaniem wspólnego z dziennikarstwem. Lub mają bardzo mało. To przepraszamy pana Krzysztofa Stanowskiego, że no jeśli... dostawał krytyczne komentarze. Przepraszam, ironizuję, ale no co mam powiedzieć? Zawsze tak było, że ci, którzy, kibice jednej strony będą atakować drugą. Teraz są ludzie, którzy nie zgadzają się z tym, co proponuje TVP Info. Jakby, to co mam powiedzieć? Jakby mamy teraz płakać nad tym, że przy całym szacunku dziennikarze TVP Sport czytali nieprzyjemne komentarze? Nie, wy się zajmowaliście sportem, czyli jeśli ktoś Ciebie oceniał, tylko dokończę, ciebie hmm. przez jest to przez TVP Info, ładna zagrywka. przez TVP Info, to chyba to jest jego problem, a nie twój. Z tego, powodu, z tego też założenia wychodziłem, kontynuując przez długi czas ten program. Natomiast nie była to sytuacja dla mnie komfortowa, jak i dla bardzo wielu innych osób, które pewnie na innych antenach miały swoje programy. Bo niestety, ale za dział, że tak powiem, informacji, no to trzeba było się wstydzić, Samuel. Zapaski trzeba, trzeba było się wstrzymać. Trzeba, trzeba było się wstydzić. No okej, okay, no jak uznaliśmy, że trzeba, no to trzeba. No to możesz się zacząć. Ktoś kazał, jakby, bo to jest taka, ja że ja teraz trzeba się wstydzić. To politycy się. tak lubią y, mówić. Trzeba, należy, ludzie tak uważają, chyba sami państwo widzą, że to jest takie, przepraszam, to jest takie wmawianie swojego poglądu. Ja nie mówię, że okay, może jest nie zbyt masz zbyt do niego na prawa. prawa w tym. Może Tylko jestem w tym zbyt na to trzeba. Nie mówię, że trzeba. Jedni Porządku. lubią, drudzy nie Masz lubią. Masz prawo się za to wstydzić. Nie musisz oczywiście, to zależy od ciebie. Ee, natomiast. Ja bym inaczej postawił pytanie. Dlaczego jest tak, że e, są media, które są wyjęte spod krytyki? Mamy na przykład TVN, który rozkręcił całą akcję pod tytułem przepraszam, jeśli się przekręcę imię Ibrahim, który płynie 6 Dni <grym> Rzeką. Absurd. E, tak, ale za to były nagrody dziennikarskie. Ale była tak, też krytyka. Czyli mamy taką sytuację. No tak, ale zwróćmy uwagę, jeśli chodzi o środowisko dziennikarskie. E, za, za taką akcję oni dostają nagrodę, a TVP rozlicza się za każdy przecinek czy, czy pasek. I okej, okay, jakby ja krytyki się nie boję i też biorąc tą robotę, jak to się mówi, wiedziałem z czym to się wiąże, tylko chciałbym zachować pewne, hmm, pewną równowagę, pewien balans jakby w ocenie mediów. I uwaga, to nie jest tak, że prywatne medium może wszystko, bo teraz mamy taką sytuację, że stacja prywatna, która całą kampanię wiadomo w kogo ładowała, Zgadzam się, ma do tego pewne prawo, aczkolwiek są też standardy dziennikarskie uznane przez, na przykład w, 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 spisane w ustawach, ale okej, okay, nie jestem od tego, żeby teraz ich oceniać. Tylko dochodzi do tego, że po wyborach oni dostają i im, im spłaca się dług. Bo co robi TVP? Obniża oglądalność. TVP prowadzi do tego, że sprzęt, najnowocześniejszy sprzęt w Polsce, jest zamknięty w tym momencie na placu Powstańców, w centrum Warszawy. I to są decyzje, które nie mają żadnego merytorycznego uzasadnienia. Całą informację przenosi się na Wolonicza, gdzie nie ma tego sprzętu. Przecież tu jak się rozejrzymy, widać, że jest dobrze doinwestowane, ale to naprawdę nie chcę e, nic mówić, ale no, studia TVP Info wiadomo, bo też z pieniędzy publicznych i dużo było na to środków, są dużo bardziej nowoczesne i decyzje o tym, żeby je pozamykać, żeby puszczać ten paździerz, przepraszam za określenie, e, i zostawić ten cały sprzęt, a za chwilę zrobić wyprzedaż garażową, dla mnie to jest spłata długu wobec TVN-u właśnie. Gdyby ktoś tylko dokończył, chcąc tak. realizować tą linię światopoglądową bliską TVN-owi, dzisiaj mając pod kontrolą TVP, bo tak się dzieje, oni powinni rzucić rękawice i naprawdę przegonić o kilka długości. To, że, a są to, że media są nagradzane za lojalność, to nie jest żadna nowość i niestety tkwimy w tym od lat i będziemy w tym tkwić. I będą różni beneficjenci różnych zmian, które się będą dokonywać na rynku politycznym. Natomiast sam powiedziałeś, że rzeczywiście telewizji prywatnej można więcej. I moim zdaniem to jest słowo klucz. Telewizja, pre, telewizji prywatnej można więcej. Natomiast od telewizji publicznej Trzeba wymagać całkowitej bezkronności. Wy poszliście w ten model, że musicie być równowagą dla TVN-u, że skoro oni przeginają w jedną stronę, to wy dwa razy bardziej możecie przegiąć w drugą. A moim zdaniem telewizja publiczna nie jest od szukania równowagi na rynku, tylko jest od mówienia prawdy. Po prostu mówienia prawdy i dawania równych szans przecież ty dobrze wiesz, jak wyglądały proporcje kto ile czasu antenowego dostawał u was. W drugim kwartale zeszłego roku, czyli w momencie, gdy ta kampania zaczęła być naprawdę już mieć swoją temperaturę Prawo i Sprawiedliwość 73%. Partie w koalicji z rządem 7%, czyli razem to jest 80%. Platforma Obywatelska Marszałek Senatu 3% czasu antenowego. To, to jest zachwianie demokracją. Okej, okay. byłem przekonany, że te, te dane wyjdą i dobrze, bo będzie można je sprostować. To znaczy, mówimy o sytuacji, w której w, zawsze w TVP Info więcej było rządzących, ale dlaczego? Ponieważ są tam premier, ministrowie, prezydent, bo oczywiście z prezydentem bywa różnie, jeśli chodzi o opcje polityczne, ale przed, przedstawiciele państwa polskiego. Więc jakby te dane też biorą to pod uwagę. Druga kwestia, to przepraszam bardzo, ale. Główna partia do niedawna, opozycyjna, dzisiaj rządząca, czyli Platforma Obywatelska, która płacze nad tym, że jest za mało w telewizji, a sama bojkotuje udział w TVP Info, bo tak było, przecież chociażby strefa starczy. To czy, jest program, który czy ty raz byś tygodniu... chodził do redaktora Kmłeczka. Ale może by tylko oddzielić te Ale kwestie. chodziłbyś do redaktora kłeczka. Pytanie. Odpowiem na to pytanie i, i. On jest mega zdolny w tym, co robi. Ja, do... ja go nawet na swój sposób podziwiam. Ale nie potrafiłbym danych... tak, ale nie chodziłbym do niego. Dobrze, na mi machał pytanie. tak palcem Jak przed nosem. Na to pytanie. E, dokończę tylko, jeśli chodzi o te dane. To jest po prostu przejaw politycznej hipokryzji, właśnie, że politycy, którzy bojkotują daną antenę, okej, okay, to jest ich decyzja. A konfederacja bojkotowała? Konfederacja to jest akurat inna kwestia. A, no, no, ja inna. wiem, że Jacek, no i tutaj bardzo prosił o pytanie. Prosił ale... i zadaje. bo zadaje konfederacja też bojkotowała? Bo chyba nie, a też nie, nie przychodziła. Nie dostawała zaproszeń. Um, uśmiechnąłem się, ale problem z niektórymi politykami konfederacji, ale też narzucającymi ton przynajmniej w ciągu ostatnich lat. Był taki, że ciężko było zapraszać do studia polityków, którzy otwarcie i publicznie usprawiedliwiali rosyjską agresję w trakcie, kiedy spadają bomby na kijów. I przepraszam bardzo, ale dla mnie na przykład, i ja się podpisuję pod tą decyzją, była to decyzja świadoma i związana właśnie z tym, co nazywam polskim. Interesem e, polską racją. Wszyscy e, przedstawiciele Konfederacji usprawiedliwali atak na. Nie Ukrainę? wszyscy, ale wiesz dobrze, że był taki moment, że albo, ci, albo byli ci, którzy na zewnątrz to robili, a inni siedzieli cicho, albo mówili, a no, jakby sankcjonowali rolą dziennikarza nie jest zaprosić, przepytać, docisnąć? I teraz sprawdzić? dochodzimy do tej drugiej kwestii. Czy ty byś usiadł z, Micha z Miłoszem Kłaczkiem. E, tak, on zadaje trudne pytania. Ale nie, to, akurat, akurat nie czymś, co Też liczyłem na trudne pytania. Znaczy, no i masz je. I mam je. I wiedziałam, że będzie to trudna rozmowa, a jednak przyszedłem. Nie jestem politykiem, a uważam, że u polityka jest to obowiązek, żeby odpowiadać na trudne pytania. I jeśli dochodzi w danym programie do jakiejś sytuacji, która mu nie odpowiada, może o tym mówić, może złożyć skargę do Krajowej Rady Radio, FN i Telewizji. Uwaga, kryta jakby egzekwowała te skargi, więc to też nie jest tak, że... Ta instytucja miała, e, były jej obojętne, co się dzieje w mediach, tylko też relacjonowała działania TVN-u. I tylko dokończa a propos tej e, równowagi. Powiem w ten sposób. Kiedy przejąłem TVP Info w kwietniu, zobaczyliśmy, że jest tyle kłamstw i manipulacji w TVN-ie, że musi być program codzienny. Program jak oni kłamią. Może ci się gdzieś tam przewinęło. Program, tak. który codziennie tylko dokończę, i codziennie pojawiały się tam kłamstwa i manipulacje TV. Co się stało po zmianie władzy? Telewizja polska, która teoretycznie nie powinna mieć interesu w tym, może inaczej ta y, neotelewizja zablokowała od razu ten, y, te programy. No niesamowita niespodzianka. Okej, okay. ale nie było nawet analizy krytycznej, bo z tym bym się zgodził. Ktoś by uznał, że nie wiem, coś w tym programie było. Ale ta nie analiza tak. była codziennie, tak? program istniał. No ja mówię, nie, analiza krytyczna tego programu. Jak oni kłamią? Nie uważasz, że jest czymś nieprzystającym, czymś żenującym, że telewizja publiczna realizująca swoją misję, zamiast produkować prawdziwe, wartościowe, misyjne programy, tworzy format, w którym zajumała, mówiąc potocznie, całą grafikę TVN-owi i zajmuje się TVN-em, a nie sprawami, a nie programami, które sama produkuje. Nie zgadzam się. Programy fact-checkingowe są dzisiaj wielką potrzebą. Mieliśmy program, jak oni kłamią fakty czy kłamstwa i demaskatorzy. Nieprzypadkowo trzy programy w telewizji polskiej i sam je wprowadziłem na antenę, były właśnie po to, żeby demaskować kłamstwa. Ponieważ w przestrzeni publicznej liczy się nie tylko co się mówi, ale to, co funkcjonuje jako ale fake sam news. Wel, czy ty pe na pewno a jesteś a... właściwą osobą do demaskowania kłamstw? Jak widać jestem, bo takie programy wprowadziłem. I one cieszyły się dużą popularnością. Uwaga! przegrałeś Kilka, proces... razy, więcej, kilka razy więcej osób oglądało te programy z Panem teraz wygląda... Przegrałeś proces z panem Brejzą? W pierwszej instancji, nie, przegrałeś. Prawomocnie. nie prawomocnie. Ale przegrałeś, nie było drugiej, tak? No. Jest druga. Z Jeszcze nie ma drugiej, w sensie no. na razie zapadł jeden wyrok i go przegrałeś, Ej. tak? Mogę powiedzieć też o wygranych w pierwszej instancji. Możemy przegrałeś tak z panem prokurator Wrzosek? W pierwszej instancji. W pierwszej instancji, tak. A o co przegrałem z prokurator Wrzosek, mógłbyś powiedzieć? Bo Twoje to jest bardzo, bardzo ciekawa historia. Tak? A co w nich było, pani Wrzosek? Wiem, że nie było jej nazwiska, natomiast e, biorąc pod uwagę kontekst dnia, było jasne, że odnosisz się do niej i sądzi. Kontekst tak dnia, to znaczy my każemy kogoś, bo ja myślę, że może o mnie napisał, myślę, że... mimo że napisałem myślę, o że... mafiozach i dilerach tak Chciałeś tak to sprytnie napisać, że haha, to nie o niej, ale żeby wszyscy wiedzieli, że to o niej, tylko aha, że aha. sąd też wiedział, że to o niej. I sąd wie, ty wiesz, sąd wiedział, Ewa Wrzosek to i to ja to ma tak? najmniejsze znaczenie. Właśnie na, na największe znaczenie ma to, że sąd wie. I sąd i siedział mi w głowie, wiedział, kogo mam na myśli. Nie, no, sorry, bo a, a propos. Mogę przeczytać yy, tego tweeta. No. Zasadnienie. Czekaj, to jest akurat uzasadnienie dobrejzy. Swoim ja działaniem naruszył standardy pracy nie. dziennikarskiej, w tym do rzetelnej informacji i działania zgodnie z etyką dziennikarską, do czego również był zobowiązany. Nie zachował staranności i rzetelności w zebraniu i wykorzystywaniu pozyskanych materiałów, napisał sędzia Sobociński. Eee, natomiast zaraz znajdę panią Wrzosek. Mm, nie mam tu cytatu: Widzę, że zostałeś skazany na wykonywanie prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Sąd Rejonowy w Warszawie uznał Pereirę za winnego zniesławienia i skazał go na 3 miesiące ograniczenia wolności poprzez wykonywanie prac społecznych w wymiarze 30 godzin miesięcznie. Okej. Okay. Mogę się odnieść do każdej z tych spraw jak Możesz. Się przywołałeś? Możesz. Ewa Wrzosek. Jeśli miałbyś chwilę znaleźć jej tweety, myślę, że to nie będzie problem. Znaczy mój, który był przedmiotem mm, tego sporu, dobrze. to ja mogę też oczywiście to zrobić. Ale jeśli chodzi o posła Brejza. Mówimy o aferze, która się ciągnie bodaj od 2017 roku. Zaczęła się od tak zwanej afery fakturowej, czyli wystawianiu lewych faktur w ratuszu kontrolowanym przez Tatę, pana Brejze, czyli prezydenta Ryszarda Brejze. A później się okazało, że te faktury były wystawiane, lewe faktury były wystawiane po to, żeby te pieniądze mogła, można było wykorzystywać na, na hejt, nienawiści, na hejt w internecie wobec przeciwników. Mhm. I teraz tak. Czego dotyczy ta sprawa? Sprawa dotyczy jednego tekstu, gdzie w artykule tak argumentował pan Brajza, zamieniono nadawcę z odbiorcą, cytując SMS-y, które rozsyłał do swoich tam podwładnych. Tylko to uwaga, to dotyczy to manipul manipulacji SMS-ami i wiadomościami tak, odnieść, wykradzionymi tak. poprzez system Pegasus. między innymi. Nie udowodnił tego poseł Brejza przed sądem. Mhm. Więc e, zarzucił, że został zamieniony nadawca z odbiorcą. Rzeczywiście taki błąd pisarski był, tylko uwaga, on w żaden sposób nie zmieniał treści tych SMS-ów. Ponieważ co on robił? Pro, e, ustawiał ze swoją współpracownicą, żeby, jak to on to powiedział, przygotowała telefoniki. Chodziło o to, że te telefony były wykorzystywane właśnie do tego przemysłu. Słuchaj. Tyle w tej sprawie. Skazano ja się oczywiście za brak kreceny. staranności i wykazano manipulacje e, Ale ty prywatnymi ty wiecie, wiadomości. Jest wyrok w raz razu. taki, raz taki. No, co my Ci mogła powiedzieć? Mówię, czego dotyczyła ta sprawa. Mówię, że dotyczyła grubej Dobrze. afery, opisywanej... to ja mówię, że w tej gru, grubej metrów. aferze na koniec jednak wyszło na to, że się skompromitowałeś. Nie, samolot. nie, ta sprawa... Dostałeś nie dość, że wyrok, to jeszcze ciężko cię było złapać przez dwa lata, żebyś, żeby cię w ogóle przed A to ten, jest ten ogóle sąd bzdura, totalna. Afera z wanną Wiedziałem. nie jest prawdą. Wiedziałem, że przyjdzie Przypo, Przypomnijmy, że powiedziałeś, że bardzo chętnie staniesz przed sądem, ale potem było trudno cię tam zaciągnąć. To jest wersja jednej strony. No, i potem odwiedził Cię komornik z, z pismem z sądu. Twoje dziecko powiedziało, że tata się kąpie, a potem Twój głos albo czyjś inny powiedział, że żaden Samuel Pereira tu nie mieszka. Okej, okay, ja chętnie się do tego odniosę, tylko prosiłbym, żebyśmy później próbowali pójść bardziej merytoryczne kierunki. Dobrze, ale okej, okay, to jest moja tylko propozycja. Um, powiem tak. Chyba sam doświadczyłeś jak wielkie dziennikarstwo reprezentuje Szmoniatczak, który jest autorem tej wrzutki. Mhm. Mogę powiedzieć tylko tyle, że osobiście wolę kąpać się pod prysznicem i to akurat w tym czasie byłem pod prysznicem i mówimy o małym dziecku, które odbiera domofon, nie wie kto przychodzi i na tym chciałbym zakończyć tę historię. Mhm. Bo jeśli mówimy o meritum, czyli o sprawie, nigdy nie uciekałem od żadnych nie wiem, rozpraw. Zawsze stawałem w danych sprawach. Co więcej, publicznie bardzo często zabierałem głos w tych sprawach, które były. W sprawie pani wrzosek. Ja opublikowałem uzasadnienie, Co ponieważ w mojej ocenie było ono mam mega absurdalne. Tbita. Czekaj, gdzie mam za dużo potwieranych zakładek, a już go miałem przed chwilą. Ale zaraz znajdę znowu. Poczekaj. Jeśli przestępcy kryją się przepraszam jeszcze raz. Jeśli przestępcy kreują się na ofiary operacyjnych działań państwa polskiego, tak jak to jak mają się czuć wszyscy ci ludzie, kto, których oni skrzywdzili. Pomyślcie o tym. Mafiozi, dilerzy narkotyków i terroryści chwycą się każdej linii obrony, żeby uchronić się przed odpowiedzialnością. To już był drugi tweet. Pierwszy jeszcze raz przeczytam. Jeśli przestępcy kreują się na ofiary operacyjnych działań państwa polskiego, to jak mają się czuć wszyscy ci ludzie, których oni skrzywdzili? Pomyślcie o tym. Wrzuciłeś to w momencie, gdy w przestrzeni publicznej na te ofiary operacyjnych działań kreowała się m.in. prokurator Wrzosek i uznała, że to jest o niej. Wrzuciłem to w momencie, w którym przysięgam, nawet nie wiedziałem, kim jest pani Ewa Wrzosek. Później rzeczywiście zalazła mi trochę za skórę, jeśli mogę tak, tak powiedzieć. I do dzisiaj uważam to za jeden z najbardziej kuriozalnych zarzutów, czyli że pani Ewa Wrzosek w jakimś twecie zobaczyła siebie, mimo że nie była wymieniana ani z imienia, ani z nazwiska, ani z płci, ani z zawodu, ani z żadnych elementów, które mogłyby na nie wskazywać, ale... Na zasadzie uderz w stół, Ewa Wrzosek się odezwie, ale wiesz, że takich tweetów mogę o tobie 10 w 10 minut stworzyć, że w teorii nie będą o tobie, a wszyscy będą uważali, że są o tobie. A jeśli ja cię pozwę za to i będę dowodził, że gdzieś tam jestem, no to wtedy rzeczywiście będzie równie zabawnie jak z Ewą Dlaczego zabawnie? Co w tym zabawne? Nie, nie będzie zabawnie W mam, momencie, gdy będziesz mówić, że, że nie o sobie, jest to zabawne, mam powiedzieć, że to jest próba. Yy, nie będzie ci tłumienia do wypowiedzi. Przecież pani Ewa Wrzosek na rozprawach sądowych próbowała mi wmawiać, co ja miałam na myśli. No na czym? Gdzie my żyjemy? Raczej ty próbowałeś udawać, A, że nie to miałeś na myśli. Aha, czyli ty ja muszę dowodzić swojej niewinności? E, nie, moim zdaniem. Myślałem, że w, w moim, sądzie. Yy, moim zdaniem po prostu napisałeś tweeta na tyle sprytnie, że byłeś przekonany. Że włości z głowy nie spadnie. Okazało się, że sąd nie podziela tej. Ale to jest bzdura. Szczególnie, że jest masa spraw, w których przestępcy zachowują się podobnie. Czy możemy przejść do telewizji? Do telewizji. Tak. Powiedz mi, na czym polega misja telewizji publicznej. To już chyba powiedzieliśmy mniej więcej. No, Przynajmniej według mnie, jak wygląda misja, właśnie, bo każdy ma nie, ja, inną. Ja bym chciał właśnie usłyszeć Dzisiejsza wersję. Dz, na czym misja, powinna polegać misja telewizji publicznej? Telewizji polskiej według nowych władz jest... Nie, według nowych. Według Proszę. ciebie na czym powinna polegać? Taka telewizja marzeń. Dostajesz nieograniczone pieniądze, powiedzmy 2 miliardy rocznie i możesz robić dowolną misję. Więcej. Po pierwsze, telewizja polska, to też warto odkłamać, jej budżet... Wygląda mniej więcej w taki sposób, że TVP Info to jest kilka procent. To a propos tego, że tak się sekowało, że tam te dwa miliardy idą na, na, na info. No oczywiście można mówić, czy to jest dużo, czy mało, ale faktem jest, że zawsze to było też i w karcie, powinności i było to na konkretne produkcje, w tym również sportowe. Jeśli mówimy o misji publicznej, tak, uważam, że misją publiczną jest realizować polski interes. Narodowy Polski Interes Stanu, Polskie Interesy yy, i to próbowaliśmy robić i to wychodziło w takim znaczeniu, że ludzie chcieli to oglądać, oglądali, bo dzisiaj jak wygląda oglądalność, to wszyscy widzimy. Więc ja nawet jeśli mam sobie coś do zarzucenia, tylko dokończę, czuję dumę, bo widzę jak wyglądało, mam porównanie jak wyglądało TVP, kiedy my yy, byliśmy tam u sterów i jak wygląda teraz. Teraz masz telewizję osiedlową, tak? Telewizję zagodną. Dziwi mnie I... twoja Duma. E, Oczywiście, bo... no bo wiadomo, łatwiej przeczytać gdzieś na czacie, jakiś Wiesz dlaczego? silny My? razem. Y, jemu się nie, nie podobało. A jeśli si silni no. razem, też zostawmy to, no, wiadomo, że. E, A tak. dlaczego według ciebie, tylko dokończyć? dlaczego tak. według ciebie e, no? pierwszą decyzją taką poważną Donalda Tuska było y, położenie łapy na telewizji polskiej? Bo przegieliście pałę, mówiąc krótko. Aha, bo on, i on chciał dobrze. Tak, naprawdę to wierzysz. Hmm. Że Bartłomiej Sienkiewicz... Uruchomiliście ciało, przemysł do jak to się ja ładnie wiem. mówi. I szczerze mówiąc, tak, trzeba było to zatrzymać. A ja myślę, że ty w to nie wierzysz. Znaczy, że, że, że tym się kierował Bartłomiej Sienkiewicz i Donald Tusk. No tak uważam. Naprawdę? Mhm. Że oni się kierowali dobrem publicznym i nie, tym, żeby oni, nie było podziału. Oni się kierowali tym, żeby mhm. zabrać wam zabawki, którymi nie potrafiliście się odpowiedzialnie bawić. <laughs> Pan Donald przyszedł zabrać zabawki. Mhm. Okej, okay, no to jeśli naprawdę w to wierzysz, no to tylko współczuję, bo ja to widzę w bardzo prosty sposób, szczególnie po dalszej sekwencji działań, że chodziło o to, żeby najpierw zabrać telewizję, która mogłaby pokazywać to, co później zaczęło się dziać z prokuraturą, z CBA, z CPK, z Atomem, w Porządku. to są konkrety. Ale ty myślałeś, że godzinę po wyborach jeszcze będziesz pracował? Akurat godzinę po wyborach Nie jeszcze pracowałeś, ale bo, wiemy, bo władza okazała zmierzysz? się niezbyt e, szybka, natomiast ja nie naprawdę patrzę. wydawało ci się, że będziesz jeszcze realizował swoją, jak to mówisz, misję? Kurczę, przed chwilą powiedziałeś, że wierzysz w dobre intencje Donalda Tuska. Czy przynajmniej tak, tak ja to odebrałem, tak? Że... Powiedziałem, że uznali, że przeginacie pałę i muszą wam zabrać zabawki, które mi nie okay. się zabawić. Czyli wiem, jego intencje są dobre, intencje są Jest intencja... to na pewno duży rewanżyzm i hejt zemsty. Okej, ale według Ciebie nie było jego intencją, żeby telewizja polska nie patrzyła mu na ręce, tak? Wszystko razem. Natomiast Wy nie potrafiliście patrzeć na ręce, bo Wy e, wszystko przedstawiliście w e, krzywym zwierciadle. Ale uważasz, że nie bylibyśmy w stanie teraz patrzeć Donaldowi Uważam, Tuskowi? Uważam, że nie, bo e, przemawia przez Was czysta nienawiść. Ja nie, nie, nigdy jakby nie znalazłem nienawiści do Donalda Tuska. Owszem, krytyki za jego działanie, tak? Ale to chyba nie jest zakazane w Polsce. Nie jest zakazane. Okej, okay, to, to co według ciebie było przekłamaniem dotyczącym Donalda Tuska i oceny jego działań? Słuchaj, wasze szczucie na no, przy tym hasłem für Deutschland, gdzie ja się z tego hasła nawet śmiałem w programie z Robertem Mazurkiem i... Przedrzeźniając niejako telewizję publiczną, wręczyłem mu e, niemiecką koszulkę i było, była to ironia z telewizji no publicznej. Dostałeś się od Niestety, kuchu. Niestety ten żart e, był kiepski, bo jak żart jest powszechnie niezrozumiany lub też, lub też niezrozumiany przez sporą e, rzeszę odbiorców, to po prostu jest kiepski. Natomiast e, obrzydzanie jego tym sformułem Fur Deutschland to, to, to było poniżej jakiejkolwiek krytyki. Czy ty się czujesz bardziej Polakiem niż na jak ty możesz. Oceniać potrawę... Czujesz tylko... się bardziej Polakiem niż Donald Tusk? Nie. Odskutne Bo ty, re... ty reagujesz... Y, mm, nie chcę powiedzieć agresywnie, ale nerwowo, gdy ktoś, cię, e, gdy ktoś nazywa się jak Tomasz Lis, portugalską znajdą, prawda? E, natomiast wobec Donalda Tuska wyciąganie jego rzekomej niemieckości przychodziło wam niezwykle łatwo. A co może być niemieckości? Rozróżnimy sobie dwie rzeczy, tak? No. Co innego, kiedy... Znaczy to jest jeszcze bardziej obciążające, jeśli ktoś, kto jest Polakiem, realizuje interesy innego kraju, tak? Kosztem a tak interesów swojego kraju. A, przepraszam, a z CPK to skąd to się wzięło? To cała historia. Ty uważasz, że to jest realizacja? A ty uważasz, że skąd się wzięło? Ja ciebie pytam. A, okej. Okay. Myślałem, że rozmawiamy, ale... Ale w porządku. Dobrze. Ty uważasz, że to jest realizacja niemieckich interesów. Przepraszam bardzo. Zablokowanie CPK... Tak, jest to realizacja. Zresztą to chyba Rafał Trzaskowski powiedział, że po co nam CPK skoro mamy lotnisko. Powiedział, to prawda. No jakby czy Donald pozytywna. Tusk jest niemieckim agentem? Nie wiem, nie mam takiej wiedzy, czy jest agentem. Krytykowany był za działania, które były w interesie mhm. innego państwa. Ale Dobra, zatrzymałem się tak. tylko na chwilę, bo ja też odniosłeś się do mnie, więc pozwolę. Najpierw dokończę. Tak, uważam, że Donald Tusk przejął, chciał przejąć media publiczne, żeby nie pokazywano na przykład afery wiatrakową. To my pokazaliśmy. I wszystkie inne, które e, się działy w międzyczasie. Co więcej, mogę powiedzieć, że telewizja polska ostrzegała przed tym, co teraz się dzieje. I to wiele osób może zauważyć. Jeśli pytasz o mnie i moje reakcje, to przepraszam bardzo, ja tak, nie zgadzam się na sytuację, w której obecny minister spraw zagranicznych, Radosław Sikorski, wysyła mnie do Mozambiku. I to nie dlatego, że oczywiście chętnie spędził tam tydzień i... Je Akurat nie miałem jeszcze przyjemności i, i, i gdyby mi taki bilet postawił, pewnie bym rozważył, ale wypędza, tak? Za, no. za inne poglądy. I zwróć uwagę na jedną rzecz. Chciałbym tutaj chwilę się zatrzymać. Ten przykład Orłosian, nie chodzi o samego Orłosia, tak? Ale, że jest taka tendencja mówienia, gdzie kto ma być, kto ma z kim rozmawiać, z kim nie można rozmawiać, czyje poglądy należy gdzieś tam zamknąć. Ten tweet pana, jak on się nazywał, przepraszam, profesor Maciej Górecki z UW, który mówi, żeby pisać o wyborcach, których on nie lubi, śmieć, odpad, łajno, gnój i to jest profesor, tak? I tego jest mnóstwo. Zwróć uwagę i myślę, że gdybyś uczciwie na to spojrzał, to więcej krytyki za to cię spotyka od osób, które się deklarują jako tolerancyjne za rozmowę z takim strasznym człowiekiem jak Samuel Pereira, Niż w drugą stronę. Kiedy niedawno pani Pomaska, posłanka Platformy, wrzuciła zdjęcie z Mateuszem Morawieckim, bo mieli e, jakąś rozmowę e, wspólną, to hejt był po stronie jej sympatyków, że jako na śmie. Po drugiej stronie była raczej taka satysfakcja, że przynajmniej policjan ze sobą rozmawiają. Naprawdę, A mówiąc, że o mnie, jesteś współodpowiedzialny za tą polaryzację? Tylko dokończę, jeśli chodzi o mnie i moją e, polską narodowość, gdybym ja. Realizował jakieś interesy. Przyjmijmy portugalskie kosztem polskich, mhm. i ty byś mi to wykazał. To ja w ogóle nie miałbym z tym problemu. Powiedziałeś, że będziesz kibicował reprezentacji w Portugalii w meczu z Polską. Widziałem to. Wiem, chyba w 2016 roku. No właśnie. Tak, miałem z tym problem, bo najpierw chciałem w Portugalii, później w Polsce, a w trakcie meczu przyjąłem taką strategię, jeśli mogę tak powiedzieć, że kibicowałem tym, którzy akurat byli przy piłce. Było to trudne, no co mam powiedzieć. Mhm. I zastanawiałem się, powiem Ci a propos tego meczu, że Polska. E, bo już nie wiem, kto był następnym przeciwnikiem, niestety by przegrała. E, a miałem nadzieję, że uda się mistrzostwo zdobyć w Portugalii. Ale tak, to są wyzwania. Tylko czy to porównujemy do tego, że nie można krytykować tu działanie dla Nie Można Niemiec? krytykować każdego. Tylko trzeba to umieć robić e, z klasą. Można na przykład krytykować. Lekarzy pokaż, rezydentów. Lepiej? Lepiej, lekarzy rezydentów można ma. krytykować. Ty się boisz że się chodzi do lekarzy? Bo mam wrażenie, że nie. jak zapisujesz się i tam widzą Samuel nie. Pereira, to mogą powiedzieć kurczę, gdyby nie ta przysięga, to chętnie bym tam tym skalpelem pojechał dwa centymetry w drugą stronę. Bogu, dzięki, że nic mi takiego nie spotkało. No ale mamy, nie wiem, teraz rozmawiać się każdy jakby. To też... Nie, bo ty bardzo. Dobra, ale ja nie mam z tym problemu, tylko zwróć uwagę na czym to polega. Jest taki Pereira i nie polemizuje się z jego poglądami, tylko wrzuca mu się jakieś takie e, małe, mniej lub drobne, większe. No przepraszam, a wanny to nie, wanny małe to nie jest? To nie są małe rzeczy. Ale to jest e, oczywiście głównie, przepraszam, mała manipulacja. Napisał, tak? napisał do mnie znajomy lekarz, jak zobaczył, że z tobą rozmawiam. I to pytanie, czy ty się nie boisz chodzić do, po lekarzach, jest od niego. Bo no, że... on ci cały czas pamięta protest rezydentów e, i to, co z nimi robiono wtedy. E, tytuł, pamięta że ten jeden tekst, gdzie Kosakowski tam popełnił. Poczekaj, no, i... tytuły, tytuły, gdzie jest ten tytuł, zaraz, zaraz znajdę. Kontrowersje wokół rezydentów. Kawiarny, tak. Narzekają na zarobki, jedzą kanapki z kawiorem. Czy uważasz, że lekarze rezydenci, którzy zarabiali 3000 zł jedli Kanapki z kawiorem wówczas? Krzysiek, no przepraszam, bądźmy poważni. Powiedziałem, że jeśli jakiś lekarz z powodu jednego tekstu na portalu, któregoś tam dnia 17 roku. Przecież e... to była cała machina przeciwko nim rozkręcona. Tak, ogromna machina. Okej, okay, no co Ci mam powiedzieć? Jest to. Jeśli jakiś lekarz z tego powodu. Chce komuś zrobić krzywdę, to chyba No właśnie, nie sobie chcę. Sobie musi zadać tylko, pytanie. Tylko chyba kim podziwia, jest, no. podziwia to, że ty nie bierzesz pod uwagę, że czasami lekarze mogą być nierozsądni i możesz klapić no właśnie na wariata. Skoro tak lekarz twierdzi. Ale. Ja nie będę jakby teraz przepraszał za ziemowita i za jakieś, wiesz, jedne teksty z 17 roku, bo powiem tak, kiedy kierujesz portalem mhm. i masz codziennie na nim kilkadziesiąt tekstów to zawsze coś się zdarza, tak? to wtedy siebie o to, że... Wiem, ale to była akurat, o... no tak. Ja nie byłem ani jego autorem, ani... Nie o to chodzi. Chodzi o to, ja wtedy przeprosiłem panią Pikulską, nie chcę przekręcić nazwiska. To ta, która e... la latała z pomocą po świecie, tak? Do Afganistanu gdzieś pomagać, tak. a, wy tak. a wy wzięliście zdjęcie, że jest na Tam jakiejś pustyni tak. i napisaliście, że, że ekskluzywne na wakacje. Tak. No i przeprosiłem ją za to. No i co, co teraz mam nie wiem. Nie no wiem, że przeprosiłeś. przeprosiłeś Ale tak. przeprosił. Mi chodzi o to. Nie, grackiego nie przeprosiłem. Jak to nie? Wyraziłem ubolewanie, że. A to nie to samo e... on użył. Innego sformułowania, nieważne. E... Wyrażam ubolewanie, że 20 grudnia 2019 roku opublikowałem na Twitterze wpis, w którym wyraziłem błędną opinię, że marszałek Tomasz Grocki przyznał się, że przyjął łapówkę w postaci koperty z dwoma tysiącami złotych. Tak. A wiesz, co powiedział pan Grocki? Co? Pytany, dlaczego wręczył 2000 łapówki, powiedział, ale to było w prywatnym gabinecie, i później rzeczywiście powiedział w tym samym wywiadzie, wręczył że to. 2000 łapówki? To jest do sprawdzenia. Grocki? Chyba w WP. Nie, dostał, przepraszam. Dostał. A teraz mówisz to z pełną odpowiedzialnością? Nie, koszyło. mówię, że został o to zapytany, mhm. bo była pacjentka, która zeznała w ten sposób. Zresztą jest kilkadziesiąt osób, które wciąż jakby czekają, żeby móc postawić zarzuty panu Grockiemu, ale ten immunitet jest wciąż w mocy. i jest blokowane. Mam ten fragment pani Pikulskiej. Protestująca w Warszawie rezydentka jako wolontariuszka leczyła mieszkańców Tanzanii i opatrywała rannych w Kurdystanie, ale pracownicy portalu TVP Info oraz wiadomości TVP przedstawili ją jako bogaczkę, która spędza wakacje w egzotycznych krajach. Tak. To nie za fajnie. Siedem lat temu. No, Mam to... jeszcze raz panią Pikulską przeprosić? Możesz. Okej, okay. przepraszam pani Pikulska. Nie, no, przepraszam, nie śmieję się, bo. Wiesz, jest do... nie, 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 nie To nie jest prawda. Nie, nie, nie. Uważam, że cyniczne jest. Wszystko mówiąc ocena... nie, Cokolwiek powiedziałem... powiem, to ty powiesz, no to było dawno, raz, błąd, okej. Okay. Ale te błędy były dzień po dniu. Przez tak? 8 lat. Przez 8 lat. Paski, które oglądaliśmy przez 8 lat, to nie były paski, które pojawiają się w CNN. Nie? Nie. W CNN nie pisze po powodzie. W CNN przerwali konferencję yy, Donalda Trumpa, żeby prostować jego kłamstwa. Pamiętasz? W porządku. Wy nawet byście nie pokazali takiej konferencji, bo nie pokazywaliście konferencji Donalda Tuska. Bo za dużo było wyprostowania. Tak. Okej. Czy tak bueno, generalnie miałoby okay, niefernie pokazywać konferencji jednej, yy, jednej strony, a pokazywać wszystkie konferencje drugiej? Ja uważam, że zawsze trzeba jakiś wybór podjąć, kogo pokazywać. I mówię z pełną świadomością od a 2021, tak? bo kiedy wrócił do polityki yy, pan Donald Tusk, do polskiej polityki. Yy, Pojawił się problem w postaci ciągłego kłamstwa i manipulacji, które się pojawiały w jego wystąpieniach i które wymagały sprostowania. I czy to jest znowu nasza wina, czy raczej tego polityka, który wprowadził jako narzędzie polityczne kłamstwo i manipulacje? A zdarzyło się kiedyś sprostować jakieś kłamstwo lub manipulacje kogoś z rządu? Tak, kogo? Była jakaś tam konferencja dotycząca lewicy i pisu. Musiałbym sprawdzić. My, jak mi dasz chwilę, to. To, mi się no to śmiało, możesz, możesz szukać. To ja w tym Było. czasie poproszę o włączenie linii telefonicznej. Jednocześnie powiem, że Ty też możesz, Samuel, startować aktualnie. Naszym sponsorem jest firma Raket Jobs i mamy konkurs na pracę marzeń. Otóż, jak wejdziecie na racketjobs.pl, to znajdziecie ogłoszenie, że można pracować dla kanału 0 i oglądać kanał Zero przez. Miesiąc na Teneryfie od poniedziałku do piątku, potem weekend wolny i każdy dzień oglądania kanału Zero to 1000 złotych od nas. 1000 zł za oglądanie nas. Trzeba to tylko relacjonować w mediach społecznościowych, więc miesiąc na Teneryfie, jakby nie liczyć 20 tysięcy do kieszeni i w obowiązkach jedynie tam tweetowanie czy wrzucanie na Instagrama, że oglądacie kanał Zero. Jest to praca marzeń, pierwsza, jaką w tym roku oferujemy. Zapraszam na racketjobs.pl. Znalazłeś? Nie, to jest wśród tych tysięcy tekstów, które zostały skasowane. A jaki pech. No. Kilkudziesięciu, nie kilkuset tysięcy. To jest w ogóle problem. E... Czyli tak się nacharowaliście, żeby krytykować rząd i ktoś z nienacka nie, teraz mówimy krytykował. O czymś, nie, mówimy no, o. Nie skasował poważnym. Nie, nie z nienacka. Ty, mówimy o czymś poważnym, czego nie miało. To się nie wydarzyło do tej pory. Czyli, że zmieniła się ekipa w telewizji i wygumkowała. No nie jest fajne. tysięcy tekstów. Mikowanie historii nie był. jest fajne. I to dotyczy programów, które były na VOD, TVP Info, portalu tygodnik TVP. I co ja do końca? To nie dotyczy tylko polityki. Nawet. Ja się z tobą zgadzam. To są posunięcia. To jest słoń w składzie porcelany. Tam po prostu wszystko się tłucze. Pytanie, czy tą odpowiedzialność musimy, tą odpowiedzialność musimy nakładać tylko na jedną stronę, na tego słonia właśnie, czy też na na tych, którzy nabałaganili w tym składzie całym z porcelaną. Co Ci mam powiedzieć? Te działania, które były 20 wieży, są nielegalne 20 grudnia. I o tym chciałem opowiedzieć. Oczywiście, jeśli pozwolisz. Pozwolę. Co się wydarzyło, tak? To znaczy, sytuacja bez precedensu, bo ktoś wszedł, zablokował sygnał TVP Info, TVP3, TVP World, wyłączył po prostu. Wyłączył serwisy takie jak wiadomości tyle i Panorama, to te programy się nie ukazały. Zablokował przepustki ludziom, którzy tam pracowali. Zarówno na rolnicza, jak i na placu powstańców, zablokował dostępy do komputerów. Mogę ci opowiedzieć historie, konkretnie, które znam, bo byłem ich świadkiem mhm. kobiety w szóstym miesiącu ciąży, której nie pozwolono nawet wziąć Tomaszewska. z panoramy. Nie, to z Tomaszewska też pytanie cię na nie. Ale to inna dziewczyna, która tylko za to, że jest żoną swojego męża. A ona się nawet polityką nie zajmowała. A on jest korespondentem, który jest nielubiany. Słuchaj, doskonale przez... wiem, bo jutro w poranku, jeśli w poranku kanału Zero, debiutuje Izabela Krzan, która pracowała w pytaniu na śniadanie i nie zajmowała się polityką. Ale jest super fajną dziewczyną i dlatego znalazła u nas zatrudnienie. I bardzo się cieszę, że mogę jutro na godzinę 7.00 zaprosić wszystkich widzów na debiut Izabeli Krzant, która poprowadzi ten poranek razem z TED. I to w ogóle zobacz jakie zestawienie. TED, który gdzieś tam pod TVP wygrażał Wam palcem kontra Iza Krzant, która pracowała w tym TVP przez lata. I nagle się okazuje, że można normalnie się spotkać, porozmawiać i zrobić, mam nadzieję, fajny program. Wtedy to mógłbym złośliwie zadać pytanie, dlaczego, ale to już pytanie było mu zadane. Tylko teraz okay. a propos tego, eee, To też jest raper, chyba najbardziej obecnie prorządowy raper w Polsce. Jest u Ciebie w kanale, tak? Tak. Więc jakby też nie, nie róbmy na siłę takiej, mówię, tej bańki symetryzmu. Ale czy Ciebie na przykład coś interesuje w kwestii tego przejęcia TVP? Czy to jest na zasadzie, a bo ja nie lubiłem TVP. Więc generalnie można. Słuchaj, jestem, jestem bo, za coś, tym. Jeśli chcesz, bardzo chce, to jeśli chcesz bardzo wygłosić e, jakiś swój sprzęt do wizji, to ja z chęcią dam ci tu antenę, żebyś to powiedział. Hmm. Bo jestem za tym, żeby nie, każdy mógł interesant. powiedzieć wszystko na samą ochotę. Dopóki okay. nie są przekraczane pewne granice. E, nie bardziej myślałem, czy, czy masz jakieś pytania, bo mnie na przykład e, takie wspomnienie z 20 grudnia najbardziej zdziwiło to że kiedy e, wyszedłem na chwilę na Woronicza 17 e, znaczy w budynku na Woronicza do kamer i pytania były o zdjęcie które polityk wrzucił z placu Powstańców z nami czyli ze mną z Michałem i z Marcinem jako to, to było najważniejsze mimo że jakby stało się to co się stało policja wkracza do budynku sam prowadzący 19:30 mówi że w policji ta policja wciąż jest w budynku może, przepraszam, że tak sugeruję, może chcecie z kamerą pójść, może was wpuszczą na warownicza i zobaczycie. Na przykład ósme piętro dyrektor generalny Tomasz Sygut wstawił sobie okienko, żeby interesariusze pukali do okienka, czy mogą być wpuszczeni, żeby, żądać, żeby prosić o pieniądze, które nie są im wypłacane. A mówimy o sytuacji e, ludzi, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, bo nie mają etatu, mhm. czyli im się nie wypłaca e, pieniędzy za ich pracę. Każe się ludzi tylko za to, że pracowali na placu powstańców, nawet bez żadnych konkretnych zarzutów. I takich spraw jest mnóstwo. I teraz, czy to, co się dzieje, jest usprawiedliwione tym, że jakiemuś politykowi się nie podobało TVP Info? Według mnie nie. Według mnie należało to zrobić zgodnie z prawem, jeśli chciało się nawet przejąć telewizję polską. Zgadzam się z Tobą, że można to było zrobić na 100 bardziej cywilizowanych sposobów. I tu między nami jest absolutna zgoda. Odbierzmy teraz telefon. Halo. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Pozdrawiam Marcin z Rzeszowa. Witam obu panów. Bardzo fajnie słucha się tej rozmowy. Gratuluję przede wszystkim powstania kanału, bo, bo tak jak oglądam debaty czy wywiady, i inne rozmowy z, z różnymi gośćmi, to jest, to jest to rzeczywiście polemika i to chyba o to chodzi w mediach. Natomiast mam taką refleksję dotyczącą obecnej tutaj rozmowy. Chodzi mi o, o to, co powiedział pan Stanowski, mianowicie, że telewizji prywatnej wolno więcej. No Osiedlowej telewizji prywatnej być może tak, kanałowi internetowemu też, natomiast nie telewizji, która działa na podstawie i w granicach prawa, ponieważ działa na zasadzie przyznanej przez państwo, przez prawo zaaprobowanej koncesji. Więc nie może być tak, że ja ustawiając się po jednej stronie sporu, opowiadając różne dziwne rzeczy i. i jak gdyby wrzucając do, do, do tego publicznego, nazwijmy to garczka, różne wiadomości, nie może być tak, że ja za to nie odpowiadam. I nie może być tak, że moje działanie jest usprawiedliwione tylko dlatego, że jest to mój prywatny biznes. No bo jeśli tak, to w takim razie na co nam telewizja publiczna? Jeżeli rolą telewizji publicznej ma być rzetelne informowanie, no to w takim układzie nie może się telewizja publiczna nie odnieść do tego, co pada w stacji jednej czy drugiej, która działając, tak jak, tak jak już wcześniej powiedziałem, na podstawie przyznanej koncesji, też ma do realizacji jakąś misję też ma do realizacji jakieś zadania, które no, są związane i realizacja związana jest chociażby tą rzetelnością dziennikarską, żeby szczerze i autentycznie widza tego czy innego poinformować. A, a druga rzecz jest taka, że przy dzisiejszym dostępie do informacji mając um, internet, mając możliwość śledzenia zagranicznych stacji informacyjnych, może to dziwnie zabrzmi, co powiem, ale z tego duopolu medialnego przynajmniej płynął jeden pożytek. Jedna, jeden kanał informacyjny pokazał to, czego nie pokazał drugi, i każdy mógł zweryfikować sobie to, co jedna czy druga telewizja podaje, to co jedna czy druga telewizja przekazuje, bo źródeł weryfikacji. Informacji podawanych nie, przez media. Absurd, co pan skuturo. mówi. To jest absurd, co pan mówi. Ludzie nie mają czasu na oglądać wszystkich telewizji, żeby sprawdzić, która jaką ma wersję. Prawda ale jest jedna. Ja mówię, Prawda jest proszę, jedna, proszę, i prawdę należy podawać, a nie podawać proszę, swoje proszę, wersje proszę, przeciwstawne, żeby proszę. tylko gdzieś po środku nie, 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 nie. ktoś mógł sobie wyrobić opinię. Ja mam oglądać wszystkie telewizje świata, żeby na koniec się zorientować, która w której sprawie kłamie. Nie mogę wybrać sobie e, jednej, która mówi prawdę? Sekundę, sekundę, sekundę. To, to, to pan powiedział, nie ja. Nikt nie, nikt nie mówi i nikt nie każe panu oglądać wszystkich telewizji. To po pierwsze. Po drugie, jeżeli mam mieć pełen obraz danej sytuacji, to przynajmniej w jakiś podstawowy, podstawowy pod jakimś podstawowym, nazwijmy to, na jakimś podstawowym poziomie, powinienem sobie zadać trud, żeby daną informację weryfikować, jeżeli mi na niej zależy. Ja jako widz mam, mam wrócić zmęczony z pracy. Ma, nie wiem, mam 58 lat, pracuję na kolei, wracam zmęczony z pracy i mam się zajmować weryfikacją informacji podawanych przez dziennikarzy mediów publicznych, którzy pracują za moje podatki. Czy pan się słyszy w ogóle? Nie, Szanowny Panie, nie. Nikt panu tego nie każe robić. No właśnie przed mi chwilą mi pan to kazał zrobić. Nie. Powiedziałem, że powinien pan to zrobić. Nie, nie że musi pan to zrobić. Proszę że że pana, powinien możliwość. to dziennikarz napisać tak yy, i powiedzieć coś takiego, żebym ja nie miał w ogóle wątpliwości, że to jest prawda. Ja rozumiem, że można I... mieć zastrzeżenie raz na rok do jakiegoś materiału dziennikarskiego. Raz na rok, raz na dwa lata. Coś się może komuś nie udać. Może dojść do sytuacji, w której ktoś wyemituje przekłamany materiał, ale ciągła agitacja na rzecz jednej partii to nie jest to, od czego są media publiczne. Ani media, które działają na podstawie koncesji, jak podkreślam. Bo to nie jest tak, że prywatna stacja telewizyjna, jedna czy druga, może mówić wszystko, jak jej się podoba, tylko dlatego, że tam udziałów nie ma skarg państwa. Natomiast, bo nie wiem, pan mnie chyba do końca nie zrozumiał. Nie? Ja też nie mam czasu na to, żeby każdą jedną informację weryfikować i sprawdzać. Nie o to chodzi. Ja po prostu mam, mam taką możliwość, przepraszam, miałem, zmieniając kanał. Teraz... Włączę telewizję do kłamstwa, żeby domyślić się prawdy. Dobrze. Jeszcze raz? Bo nie zrozumiałem, przepraszam. To, że jedni kłamią, drudzy kłamią, a pan gdzieś tam ma się domyślić, jaka jest prawda. Nie, Dobrze, pana, Dobrze. Ja się dziękuję nie mam bardzo. Nie tylko, tylko mam te narzędzia, żeby Jasne. sobie to, co mnie interesuje, zweryfikować. Rozumiem, rozumiem pana punkt widzenia. Tak Myślę, że dostał pan dużo czasu, żeby się swobodnie wypowiedzieć. Bardzo dziękuję za ten bardzo kulturalny i rzeczowy Telefon, dziękuję bardzo. Jedno zdanie, czy możesz? telefon? Do, do, nie chciałem Wam przerywać dyskusji, ale ja to widzę w, jednym, w jednej kwestii podobnie, to znaczy prywatne media też są poddane pewnym regulacjom, to po pierwsze. Po drugie, pewnej krytyce. Po trzecie, nie wiem, czy Pan jest jeszcze na linii, czy może to potwierdzić, czy nie. Mam wrażenie, że Panu chodziło o coś innego, to znaczy, że sytuacja, w której Ty na pilocie możesz wybrać i dzięki temu dojść do gdzieś do, 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 do rzeczywistości, patrząc na jeden i drugi punkt widzenia, bo tak jest. Mi to przypomina czasy, kiedy ja jako młody człowiek byłem na, na szkoleniu, szkoleniu. Byłem przez jakiś czas w biurze edukacji w IPN, jeszcze za poprzedniej władzy, nie tej złej pisowskiej. W każdym razie przyglądałem się temu, jak działa biur edukacji ipn -u. i był tam człowiek, który codziennie zaczynał dzień od trzech gazet. Ja mówię, no, ale jak pan ma daje radę sobie te trzy gazety czytać? Mówi, nie czytam od deski do deski, ale jak przejrzę jedną, drugą, trzecią, to mniej więcej wiem, co się wydarzyło. I do tego, myślę, pan pije. Ja powiem jako przykład tego, jakiego, jak bardzo źle było z pluralizmem w Polsce, to kiedy w 2013 roku, w rocznicę 9 maja, o 19, widz włączał sobie fakty i Kamil Durczok puszczał odezwę URA dla Armii Czerwonej, i o 19.30 Bata dla puszczała hołd dla Armii Czerwonej Ura. I to jest najlepszy jakby, przykład, że miałeś sytuację taką, że. Zresztą do te teraz to, to wróciło, że włączasz telewizor jeden, drugi, trzeci i wszędzie jest to samo. Wszędzie jest ten sam Donald Tusk. I nie miałeś ambicji zrobienia medium, które jest samo w sobie wartością, a nie odpowiedzią na rzekome kłamstwa jakiegoś innego medium. Nie miałeś ambicji zrobić medium, które włącza wiz i wie, że no tam akurat dostanie. Prawdę, a nie drugą stronę, wahadło wychylone w drugą stronę. Gdzie, no tak, gdzie tylko że prawda leży tam, gdzie leży. No w momencie, właśnie. w którym ja ją przedstawiam, tam, gdzie w naszej ocenie ona leży, to. Czyli to jest, jest podlega... pełne przekonanie, mówisz, że wy mówiliście prawdę przez te 8 lat? To jest bardzo ogólne pytanie, ale tak. tak no w założeniu tak, bo przedstawialiśmy polski interes, interes narodowy. Na pewno. Były pewne rzeczy, które pewnie inaczej powinny wyglądać, tylko w ogólnym rozrachunku ten stan pluralizmu się zwiększył, bo po prostu widzowie mieli do wyboru. Teraz tego nie mają. Co więcej, mają co mają do wyboru TVN i podróbkę, która jest nawet gorszej jakości, nikt tego nie chce oglądać. To też nie jest przypadek, że oglądalność, no to, tylko do końca, jest, tak bardzo spadła. Bo właśnie, to, nie chodzi o to, żeby na złość wyłączyli tak nawiązać, ten TV, TVP Info. Znowu nawiązujesz do oglądalności. Moim zdaniem, celem telewizji publicznej, państwowej, nie powinna być oglądalność sama w sobie. Ona powinna przyjść poniekąd mhm. sama na jakimś tam poziomie, na jakim ludzie poszukują wiarygodnych, jakościowych treści, ale. Znaczy poniekąd masz rację, bo to jest problem między misją a zyskami na przykład dla spółki. Ale to też jest tak, że telewizja ta polska do taki. dlatego właśnie jesteście jest finansowani. Byliście. No tak, ale ona też musi przynosić dochód. No dobrze, a dostawaliście, dostawaliście 2,7 miliarda. To, to jest suma na całe media publiczne, tak? Złotych rocznie. To wydaje mi się, że to jest taka kwota, że już nie trzeba tak koniecznie patrzeć na, patrzeć na oglądalność i szukać na siłę zasięgów że można poszukać jakości, wartości, prawdy. No, nas też rozliczali za oglądalność. I to, y, to widać też, dlaczego teraz y, ludzie odchodzą. Y, skupiłem, y, jeśli mówimy o, o TVP, gdyby było tak, że te intencje, o których Ty mówisz, są słuszne, że ktoś przychodzi chce tą czystą wodę ludziom dać, to ludzie by tą czystą wodę brali, ale z jakichś powodów jednak je nie biorą. To znaczy nie uznają, że to jest czysta woda. Mhm. I jeśli ty mówisz, z jednej ja strony zaczynamy jeszcze... rozmowę, zaczynamy ale rozmowę... Ja nie, ja nie chwalę dzisiejszej okay, telewizji, ale nie, 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 nie mówię, zmierzam. że to jest czysta woda. Tylko zobacz, z jednej strony zaczynamy dyskusję od odwołania się e, do głosu ludu, czyli że, nie wiem, jakaś tam większość na czacie, ja tego nie weryfikuję... E, możesz mi ale... zaufać, większość jest przeciwko tobie. <noise> jak ktoś mi mówi, możesz mi zaufać, <noise> a jeszcze go dobrze nie poznałeś... Możesz poznałem. mi też nie ufać, ale większość jest przeciwko tobie. <noise> ale... Odwołujesz się do większości, tylko jakoś się tak złożyło, że kiedy doszło do tych nie, nielegalnych działań, do bezprawnego przejęcia telewizji polskiej, później wobec Macieja Wąsika i Mariusza Kamińskiego, to jednak tysiące ludzi wyszło na ulicę w zimę i co? Też. zagłosowali. I teraz, jak powie, że to nie... Tysiące ludzi co? to może wyjść, jak, jak dzisiaj poprosimy, żebyśmy się skrzyknęli na, na strzelanie a, a, no petardami tak. na rynku. Nie, no jasne, jasne. No, teraz yy, trywializujmy i już... osób nie witały jak nie z, Indii, z Indii wróciłem ja wiem, przebrany no. za aktora. No Wiesz, no naprawdę, t, 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 te osoby, które wyszły na ulicę, nie traktujmy tego a jako... A jednak nie wyszło 200 tysięcy jednak... manifestacji. Aha, to jak mam traktować? Że to jest nieważny głos? A twoim zdaniem ważny? Tak. Mamy, mamy się bawić na to, kto, tak, kto wystawi więcej ważny. ludzi na ulicy? Nie, tylko mówię, że to, to był bardzo ważny głos i ludzie też pokazali, że się nie zgadzają na pewne rzeczy. Więc jeśli odwołujemy się do ludzi, to pamiętajmy, że jedni swoje, swój głos dają w taki sposób, inni winny. i oczywiście możemy się tutaj kłócić o proporcje. Ale nie jest tak, że wszystkim się to podoba, co się dzieje. Oczywiście, A używasz tak. takiego sformułowania, że no, generalnie było bezprawnie, ale machnijmy na to ręką, bo ludzie nie chcieli takiej telewizji. Nie. Jak widać, oglądalnościowo chcieli takiej telewizji. Wiesz, I co? teraz nie chcą takiej telewizji, e... jaka jest. Ja bardzo rzadko... Nie chcą Macieja Orłośa, nie chcą 19.30. ja wolałem, e, ja wolałem włączyć wiadomości e, niż fakty, ale nie dlatego, że wyżej ceniłem dziennikarstwo wiadomości od faktów, E, tylko miałem bekę z tego. Okay. Więc oglądalność to nie jest taki zero argument, że jak ktoś ogląda, to popiera. Oczywiście. Ale jak ty ocenisz, kto jak ogląda? Mówisz oczywiście o sobie, nie, nie masz to, do tego mówię, prawa, mówię tak? o sobie, ale ty oceniasz, że jak ktoś ogląda, to popiera, że mu się to podoba. Ja oglądałem na zasadzie, kurczę, ciekawe, co jeszcze można wykręcić z tego tematu. Okay. I zaufaj mi, teraz wszyscy tak oglądali. Tego nie powiedziałem. Natomiast minimum jedną osobę możesz sobie odliczyć z tego grona oglądających jako oglądających z podziwem. Ale ja nie mówię, że z podziwem. Mówię o tym, że sam odwołujesz się do liczb, do tego kto ile lajków... Dzisiaj lajku, nie będę do oglądał kto programu ile... o 19.30, bo wiem, że będzie nudny. Wtedy było interesujące. Było to takie creepy, ale interesujące. Ale przynajmniej czegoś mogłeś się dowiedzieć konkretnego, nawet jeśli z tym się nie zgadzałeś. Bo akurat miałeś... Tego dokończę. Miałeś przedstawione pewne y, fakty i tematy, które nie były nie występowały gdzie indziej. Mhm. Teraz, kiedy masz całą sprawę dotyczącą CPK, to jakość tematu nie ma, tak? Pamiętasz, jak wyglądała, wyglądało zaproszenie Macieja Wilka do CPK? I powiem w ten sposób, okej, okay, sorry, muszę trochę chwalić jakby telewizję, bo ją bronię też przed twoimi zarzutami. Okej, okay. tylko u nas toczyła się debata o CPK, tak? W Momencie, w którym te tematy y, były też przedmiotem debaty publicznej, u nas się toczyła. Samuel a po drugiej stronie problem? w TVP nie miałeś argument w postaci, a y, 20 minut Tuska y, taksówką do. Y, problem polega na czymś innym: do, do lotniska. Żadne medium w Polsce nie było w stanie zorganizować dobrej debaty o CPK. Nie mogliście tego zrobić Wy jako TVP. Bo... A wiesz, co? Chciałem Ci dzisiaj pokazać te no debaty, czekaj. które nas były, tylko uwaga, nie a... można ich znaleźć na da, daj mi dokończyć. Biologii. Nie mogliście Wy tej debaty zrobić, bo z góry byłoby przyjęte, że jest niewiarygodna, że jest przekręcona w jedną stronę. Nie mógł tego zrobić TVN, bo z góry byłoby wiadomo, że jest przekręcona w drugą stronę. A Polsat w tym czasie pokazuje reklamy, więc też nie mógł tego zrobić. W związku z czym nie było żadnego medium, które mogło zrobić rzetelną debatę i której wynik byłby dla kogoś znaczący. Niestety, tak zabraliśmy w taki ślepy zaułek. Okej, okay, ale teraz robisz trochę autoreklamę, do której też masz prawo, że kanał Zero jest taki pośrodku. Okej, okay, no niech sam, sam niech, oglądałem tą debatę, więc powiedziałbym, że, że była naprawdę na poziomie, bo i była merytoryczna, i e, były wszystkie, wszystkie, powiedzmy, punkty widzenia przedstawione, bo wiadomo, że najchętniej byśmy posłuchali Macieja Laska. Ale zwróć uwagę, jak działa jakby to, co się dzieje od 13 grudnia. Mamy tak, Telewizję Polską, nielegalne przyjęcie, i wyrzucenie pensji pracowników, żeby nakręcić przeciwko. Prokuratura, nielegalne przejęcie pensji prokuratorów. Pensji sędziów nie pokazujemy. Ehm, poczekaj, tylko do końca. Żenujące Działanie wobec jest, Macieja Włosika, to, że nowe, e, a wiesz, że, na że pensje sędzia. nowych dziennikarzy są już tajne, a pensje starych dziennikarzy nie są tajne. To jest żenujące i Poczekaj, nie tylko nie chodzi mi nawet, za chwilę mogę się odnieść do jakby samego sedna, tylko mówię o pewnym mechanizmie. E, Działania wobec Mariusza Kamińskiego, klepnął sędzia, który teraz dostał awans podaj e, w Radomiu, nie chcę skłamać, e, jako, sąd, e, jako prezes Sądu Okręgowego. E, działania CPK. Wy tak naprawdę swoją debatą rozjechaliście temat, bo pokazaliście, że po prostu nie ma żadnej kontropozycji, kont, czy też w ogóle wizji nawet tych przeciwników. Co zrobił Maciej Lasek? Wyłożył pensje ludzi, którzy tam pracują na stół, jako argument. Przecież gdyby to był uczciwy argument to w telewizji polskiej już dzisiaj mielibyśmy jasny komunikat. My w tej nowej, wspaniałej telewizji ustawia, ustanawiamy widełki uchwałą. I pan Marek Czyż, pan, nie wiem, Sajur, Sygut i inni mieliby jakieś tam widełki. Zgadzam A się pan z Sygut to... dostaje 50 tysięcy brutto. Ja mu tego nie żałuję. jakby Żałuję, że nielegalnie to bierze, bo jest po prostu tam nielegalnie. I bardziej dla mnie większym problemem, wiesz co jest? Że pan Sygut przez tydzień uważał się za prezesa, podpisał masę papierów i teraz ci ludzie mają problem. Bo on przez sąd nie został uznany za pracę. A ty pójdziesz do sądu, że muszą ci dalej płacić, że zostałeś zwolniony nieskutecznie? Masz na myśli tą dyscyplinarkę? Tak. Tak, poszedłem do sądu. Poszedłeś do sądu. Tak. I będziesz domagał się przywrócenia do pracy? Wiesz co, jeśli chodzi o przywrócenie do pracy, to wiadomo, że to jest skutek w sądzie pracy takiej decyzji, bo po prostu samo zwolnienie z pracy byłoby sprawne ale tam jest akurat inny kłopot, że naprawdę nie chciałbym mówić tylko o sobie, bo nie chciałbym wychodzić we własnej sprawie, bo oczywiście mnie ona jakoś dotyka. Bardziej mi interesuje głos ludzi, których, którzy nie mają takiej możliwości, jak ja, żeby o swojej krzywdzie opowiedzieć. Czyli głos ludzi, którzy po cichu, tam przepustki przestały działać. To Na przykład w dyscyplinarce czytają, że nie mogli, Że e, zarzuca się im, że skrytykowali Bartłomie Jasienkiewicza. Słuchaj. No jak e tak można? Zwalniać za to, że ktoś skrytykował się. Zaraz o, o tych biednych ludziach, jak twierdzisz, e, porozmawiamy. Najpierw odbierzmy telefon. Halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam takie pytanko jedno adboczem do pana Samuela. Skoro ludziom tak bardzo się podobało, to TVP pod, pod jego m.in. rządami, to dlaczego nie przeszli teraz do Telewizji Republika, która mniej więcej oferuje podobny zakres tematyczny? I taką jedną refleksję przy, przy okazji, że myślę, że te setki tysięcy ludzi, czy ile ich nie było, które wyszło, to wyszło bardziej pomimo tego, co Państwo robiliście, a nie dlatego, że Państwo to robiliście. I gdyby nie takie właśnie sytuacje jak z TVP, to PiS dzisiaj miałby 45%, a nie 30%. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy. Czy to powtórzone, jakby Twoje tezy dotyczące wyników wyborów i oglądalności? Cóż mogę powiedzieć? No, każdy ma prawo do swojego zdania i pan tak twierdzi, ale są ludzie, którzy też istnieją, którzy przychodzą i na przykład dziękują, że w telewizji pojawiło się ich punkt widzenia na pewne sprawy, którego na przykład w swoim miejscu pracy nie mogą przedstawiać, bo pracują w Warszawie i jest, no, boją się jakby konsekwencji tego, że będą reprezentować inny punkt widzenia. Ja mam swój światopogląd. Myślę, że każdy, kto w jakikolwiek sposób obserwuję to, co piszę i robię, może potwierdzić jedno. On zawsze był spójny. Ja nie zmieniam poglądów w zależności od tego, gdzie, gdzie pracuję, i mój pogląd jest związany bezpośrednio z tym, jak jest polski interes i polska racja Ale nie to jest istotne, jakie są moje poglądy. Istotne jest to, że telewizja polska została, można powiedzieć, prawie że zaorana. Program Likwidacja Plus jest realizowany również wobec telewizji Polskiej. Dzisiaj zresztą y, możecie zobaczyć u Marcina Dobskiego Widzę, że sąd rejonowy oddalił skargę na orzeczenie referendarza. Chodzi o tego pana Piotra Zemły, taki duży, wszedł mhm. wtedy do telewizji, y, który odwołał się, że został nieuznany za szefa rady nadzorczej, więc. To są działania, które w oczywisty sposób były nielegalne. To nie chodzi o to, nawet Helsińska Fundacja, która nie jest przecież przychylna wobec telewizji polskiej w, w kształcie, który, który był poprzednio, uznała, że jest nielegalne. Więc jeśli... My tu mamy zgodę. Przez cały program się zgadzam z tobą w tej kwestii akurat. Mhm. Więc, no znaczy... tak, ale udowodnij mi w takim razie, że teraz zaszła dobra zmiana jakościowa. Nie mówię teraz o, o warstwie ja nie prawnej, to, że Czy zaszła jakakolwiek kwestii. dobra zmiana jakościowa? Myślę, że jest za wcześnie trochę na. Na takie opinie na pewno jest normalnie i widać to po, po tym, ile czasu dostaje platforma, ile Prawo Sprawiedliwość w programach informacyjnych. To się troszeczkę bardziej wyrównało. I jest to, tak, to nie są tak napastliwe materiały, jak były w Hej. waszych. W Znowu waszych masz czasach. prawo do, do swojej opinii, tylko mówię o faktach. Jeśli chodzi o liczby, te liczby wynikały z konkretnych uwarunkowań. I abstrahowanie od tego 3 jest po prostu. dostaje Platforma, A nie, potem po prostu... wygrywa wybory. Nie, mówię to są tym, te uwarunkowania? Mówię abstrahowanie od tego, że platforma bojkotuje, dlatego jest jej mniej w telewizji w programach publicystycznych. No i tak, mówiłeś, że nie można transmitować, transmitować na żywo. Tak, ale to w takim razie partyjnych. jak będziesz rozliczał pod kątem transmisji na żywo, to jest co innego. Jeśli mówimy o obecności w programach publicystycznych, zawsze było zaproszenie dla Platformy Obywatelskiej. A swoim zdaniem, dlaczego przestali. Co więcej, przychodzić? To więcej, to wystarczy 100 razy. W którym momencie był, był Donald zaproszony? W którym momencie przestali przychodzić? Jeśli dobrze pamiętam, to, była, to było po zabójstwie Adamowicza. Mhm. Tak. Czyli początkowo przychodzili? Potem uznali, że gdzieś następuje. To był dobry pretekt, bo, u was. Bo chodziło o to, żeby odwrócić katagonem. żeby nie, nie zadawać pytania o to, dlaczego platforma obywatelska zrezygnowała z Pawła Damowicza jako swojego kandydata na prezydenta. I chodziło o to, żeby obciążyć winą, czy to jest bardzo ciężki zarzut, tak? Za śmierć. A kto popełnił, kto, kto, kto zamordował prezydenta Adamowicza? Człowiek, który siedział w więzieniu za napad z bronią Ani przez moment na banki. nie obwiniłem za tą śmierć. Nawet sąd Polski. powiedział, że, że, że on nie. I nie miał mam zamiaru tego robić, bo pamiętam tamte czasy, pamiętam jak z Adamowiczem, mówiąc kolokwialnie, wszyscy jechali, także ze środowiska platformy obywatelskiej, czy też Jarosław Wałęsa bardzo, bardzo aktywnie. Więc nie mam zamiaru obwiniać tu jednej strony. Po prostu chory psychicznie człowiek zamordował. Podobno Prezydenta, nie, bo tam później były Gdańska, badania na scenie. No wiek. dobra, ja powiem w, no tak. w, w, w mojej. No tak, to nie było tak. skali normalny. Gość był nienormalny. Słuchaj, powiedziałeś Ty, dużo. To dokończę, bo pan, pan mówił, kto, który dzwonił, o tej oglądalności do e, Republiki. Tutaj trzeba było rzeczywiście przeprowadzić rzetelne działanie dotyczące przepływów, ponieważ do Republiki rzeczywiście pewnie część widzów znaczy na pewno przepłynęła, tylko znowu też chodzi o kwestię zasięgów, jakie ma telewizja Polska, a jakie ma telewizja Republika. Więc mając takie zasięgi, ten spadek nie da się uzasadnić. Co więcej, w każdej firmie, w momencie, w którym spadek oglądalności byłby o 10%, to ktoś musiałby usiąść, zastanowić się, wyciągnąć jakieś wnioski. A tutaj jest spadek o kilkadziesiąt procent. Sam, sam teleksferz to jest bodaj 25% spadku w ciągu miesiąca i nikt z tym nic nie robi. Więc wydaje mi się, że nawet jeśli przyjąć, że. Bo zawsze ktoś ogląda. Ja, na przykład, ten ja też oglądam, oglądałem. Oglądałem nie, nie będąc, powiedzmy, sympatykiem, co więcej, później recenzując krytycznie w ramach, jak oni kłamią, to nawet biorąc to pod uwagę. To jest spadek drastyczny i też świadczy o tym, że jednak ta ekipa, która mówiła, że zrobi telewizję dla wszystkich, nie zrobiła telewizji dla wszystkich. A może dajmy im czas? czy znaczy, może najpierw niech spróbują tak legalnie mhm. to zrobić. Ale jak już zrobią legalnie, to dajmy może im czas. Okej, okay, tylko ja chciałbym Albo zobaczyć. zastosuje kryterium jakościowe. Mamy sytuację taką, że nawet zasięgowe. prezydent Niemczy zwrócił uwagę, że prezydent wyszedł z pewną inicjatywą, żeby włączyć Krite, czyli Krajową Radę i Telewizji, w ten proces i została ona odrzucona. To nie chodzi o to, kto lubi czy nie lubi prezydenta, tylko wyszedł z jakąś propozycją, została odrzucona, działania zgodnie z prawem. Dobrze, słuchaj, bardzo się martwiłeś o tych biednych ludzi, którzy tak byli nieładnie potraktowani przez nowe władze. No i to rzeczywiście nie było miłe i te sytuacje z kobietami w zaawansowanej ciąży też raczej nie powinny się zdarzać, albo nawet na pewno. Natomiast mam wrażenie, że ci ludzie trochę mniej zaczęli się wsłuchiwać w twoje słowa otuchy w momencie, gdy wypłynęły zarobki w TVP. Przypomnijmy Michał Adamczyk średnio miesięcznie 187 tysięcy, Marcin Tuliski 89, Jarosław Olechowski tam koło stu zależnie od roku. No ty tak kiepsciutko 55 tysięcy miesięcznie w telewizji, bo jeszcze chyba miałeś w radiu coś, nie? Nie. Nie miałeś nigdy etatu w radiu przez 108 lat? E, tak, miałem etat, ale nie w tym czasie, w którym byłem dyrektorem info. Okej, okay. no, ale nachodziły na siebie te okresy trochę, nie. że byłeś w TVP Info e, nie, na stronie nie. internetowej i jednocześnie w radiu. Nie, miałem e, program e, rozmowy dnia, stawki to myślę, że ty byś pogardził takimi, ale nie chcę mówić o pieniądzach. No, no, to to jest... zostańmy przy tym, przy tym małym, e, małej kwocie, 55 tysięcy miesięcznie, to jest ponad dwa razy tyle co prezydent. Ja mam ochotę, jak teraz w, w tym memie przygotowanym na Wigilię, wyciągnąć kwity argumentów, bo wiedziałem, że oczywiście to padnie. Powiem możliwie naj, naj, najkrócej, ale też, żeby było zrozumiałe. To znaczy Michał Adamczyk. 2007. No właśnie, to nie jest tak, że on tyle zyskał miesięcznie. W jego wypadku w roku 2023 nałożyły się obowiązki prezentera i obowiązki dyrektora TAJU. Bywa czasami tak. Piotr Kraśko... Nie był co prawda prezenterem i dyrektorem TAI, ale był w pewnym momencie prezenterem i szefem wiadomości. Te stawki jego jako prezentera nie odbiegały od stawek Piotra Kraśki, a nawet bym powiedział, że Piotr Kraśko wyszedł lepiej, bo na tych podatkach sobie tam przeszczędzał. Stawki ale... i tak trzeba na koniec zapłacić? No tak, ale jak sobie przez kilka lat zainwestujesz te, co, to, co nie zapłacił? Nie oparł się na odsetkach. Hmm, nie, nie, nie. Myślę, że to, co on zainwestował, ale okej, okay, to już niech on tłumaczy. Mówi o tym, że stawki prezenterskie nie odbiegały, stawki dyrektorskie nie odbiegały. W momencie, w którym, i to jest też, to, co, to, co wyszło w tych zarobkach rocznych, w którym on zakończył pracę jako prezenter mhm. dostał wypowiedzenie, i to mu też weszło do tej sumy rocznej, więc podzielenie tego na 12 miesięcy jest po prostu manipulacją. Marcin Tulicki produk produkował, wyprodukował kilka filmów, że mówiłeś się o Pawła Adamowiczu, film Jesteśmy Mechanizmem Niszczącym, też polecam. I za te filmy też dostał wynagrodzenie. I to mu się policzyło do tej sumy łącznej, dlatego też ja hmm. jestem tam na trzecim miejscu, ale powtarzam, jeśli ktoś uważa. Po pierwsze. ja tak się domyślam, no się, że... że to jednak było za coś i tak jak wymieniasz, że oni za coś dostali te pieniądze. No tak, czy... ale mówię o tym, że nie... jeszcze gorzej nie dzielenie, dzielenie tego na 12 i mówili, A na tym, tyle... No tyle miesięcznie nie dostawali przez okres pracy w telewizji po prostu. W danym roku tyle dostali właśnie. No nie, nie dostawali miesięcznie, mówię ci, jakby no, jak w danym roku wyglądało. dostali X. My rocznie, jak podzielimy to na 12 miesięcy, wychodzi nam średni przychód miesięczny w skali roku. No nie, nie rozumiem, w czym tu. Nie, właśnie o to chodzi, że w momencie w, którym, w momencie, w którym dostajesz wynagrodzenie i dostajesz za filmy, to nie jest taka suma miesięczna. Nie dostajesz co miesiąc tej samej sumy. Nie dostajesz co miesiąc, Dziękuję. natomiast w skali poza tym, roku... Dostajesz właśnie... Nie, taką kwotę. poza tym najważniejsze jest co innego. w, momencie, w Słuchaj, który... Piotr Kraśko od 2015 do 2016 otrzymał 800 tysięcy złotych. Niestety na tych grafikach PiS nie, nie, nie jest napisane od którego miesiąca do którego miesiąca, więc muszę przyjąć, że przez dwa lata otrzymał 800 tysięcy złotych. To daje 400 tysięcy złotych rocznie. Możemy to, wiem, że nie lubisz tego, ale podzielić przez 12 i obliczyć miesięczny przychód. Nie, ja nie mówię, jest to wielokrotnie piekło. mniej. Ale ja nie mówię, że nie lubię mówię, Adamczyk. Mówię. mówię o tym, że po prostu wyciąganie z tego, że to jest miesięcznie, jest nieprawdziwą informacją. I teraz dobrze, możemy tego, podawać zarobki roczne nie ma ale żadnego zmierzam, do problemu. Tego, zmierzam do tego, że wiemy do doskonale. Czemu też to służyło? To nie chodziło o to, że mówimy. Za dużo zarabiają ludzie w telewizji polskiej. Dyrektorzy, prezenterzy. Obcinamy to. Proponujemy niższe stawki. To się nie stało. Zamiast tego było ujawnienie jednych, a później już Marka Czyża i całej reszty. Czy twoim zdaniem zarabialiście rynkowe stawki? Tak. Mówię o jakby porównaniu do, do konkurencji. To to jest odpowiednikiem Michała Adamczyka i w której telewizji, że tyle zarabia? Jeśli mówimy o tvn nie, to musiał być do nich się zwrócić. Ja wiem nieoficjalnie, jakie było kwoty, ale nie mogę jakby na ten temat się wypowiadać jednoznacznie, ponieważ ja tych faktur nie widziałem. Mówię, dla mnie porównaniem jest okres, w którym byliśmy na tym stanowisku, jakim byliśmy, czyli stanowiskach menedżerskich i porównanie dostaw, które były. A premier to I jest stanowisko Krzyś, menedżerskie. Ty uznał Samuel, premier to jest stanowisko menedżerskie, czy nie? Wiesz co, teraz już po populizmem, jakby okej, okay, podwyżmy, podwyżmy pensję premierowi no poczekaj, i ministrom. Pamiętasz, no... że była taka propozycja? Jak się skończyło? Ale jestem za. Jazdą. Premier zarabia za mało, skończyło prezydent się zarabia tak... za mało. Ja jestem za, natomiast chorym układem jest to, kiedy dziennikarz chwalący premiera otrzymuje siedem razy więcej od premiera. Oglądałem twojego z Mazurkiem, tak. Powtarza się ten argument. No powtarza się, bo jest trafny. Ale nie, no, bo ty tak jakby wrzucasz pewne rzeczy, one są takie proste, logiczne. Taki no, trochę bo... korwinizm, nie, 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 nie ujmując. Samuel, bo pewne no, rzeczy są zawsze... proste. Nie, nie, nie da się nie. obronić 187 tysięcy złotych z, z państwowych pieniędzy w momencie, gdy premier zarabia 7 razy mniej za wielokrotnie bardziej odpowiedzialną pracę. I teraz, to po co ja przez te ostatnie 5 minut tłumaczyłem, na czym polega ta różnica miesięczna i roczna? Okej. Okay. Mogę Ci, Ty jak wiesz, chcesz, pomnożyć te 187 to, przez 12 i możemy posługiwać się. Kwotą nie, to jest jakby roczną. taki wybieg sprytny. Powtarzam. Jeśli uważasz. Że... To jest sprytnego. To jest jeśli uważasz, że politycy uważają, że są za wysokie stawki telewizji polskiej, bardzo proszę je obniżyć. Zrobić widełki. Właśnie wam obniżyli. Tylko uwaga, zera. to byłoby. Ale nie mówię nam, bo mówię o tym, że jeśli mówimy o jakiejś uczciwości w życiu mhm. publicznym, tak? Jeśli uważamy, że dyrektorzy w telewizji polskiej zarabiają mhm. za dużo. Okej, okay, ustalmy kwoty niższe. Myślisz, że kiedykolwiek jeszcze mi kałak, tylko, tylko uważasz 187 tysięcy? Tylko razy 12 i w skali roku? Naprawdę uważasz, że oni to zrobią, jakby że obniżą te stawki dyrektorskie? Nie, myślę, że zadzą swoim. Okej, okay, no to o tym. Myślę, mówię. że będzie dokładnie ta sama patologia. Ale coś mam odpowiedzieć, jakby. Sam sobie odpowiedziałeś. Mówimy o tym, albo rozmawiamy o... Użyła patologia. Uważam, że te stawki były patologiczne. Uważam, że... A jakie byłyby odpowiednie według ciebie? Odpowiednie. Na Twoje rozwiązanie rynku, e, dużej telewizji, odpowiedzialności e, na danym stanowisku. Słuchaj. E... Nie powiedz, bo może jakby tak. my mogli się konkretnie obracać. Michowi Adamczykowi dałbym cztery dychy, a tobie dałbym. Ale na wiem. pensji? Tak. No to przecież on miał mniej więcej. No ale już na tym by pozostał. Aha. A to by nie płaciłbyś za Aczkolwiek te cztery dychy to i tak spio, sporo, dopóki nie podwyższymy wynagrodzeń premiera i prezydenta. Okej, okay, no to widzisz. To jest propozycja, którą powinni politycy, jeśli chcą, zmieniać te stawki i wprowadzić. Można nawet uchwałą, bo oni teraz ostatnio uchwałami. Można przecież kierować. Więc e, tyle. No. A Michałowi, a nie Michałowi masz takiego, weszła odprawa i tyle no, poczucia, no, że po prostu mówić. byliście przekupowani przez władzę, po to, żebyście byli bardzo lojalnymi funkcjonariuszami działu propagandy, że gdyby płacili wam mniej, to w pewnym momencie byście mogli powiedzieć: kurczę, to może tego tak nie róbmy ostentacyjnie, może, może nie przedstawiajmy tego w ten sposób, ale jak jest taka kasa, to wtedy zamykasz oczy i jedziesz. To jest trochę pytanie z tezą, ale okej. Okay. Mhm. Z tezą totalnie, zgadzam się. Jakby rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu. Mówiłem o tym, że moje poglądy są niezmienne. Ja to, co głoszę, nie uzależniam od tego, czy mi ktoś za to płaci i ile za to zapłaci. Mhm. Co więcej, na stanowisku dyrektorskim to jakbym, ja byłem rozliczany bardziej za efekty i powiem skromnie Studio Zachód, Studio Wschód, za czy przeciw, jak oni kłamią, Reset, Wreszcie to też trzeba głównie oddać chłopakom, którzy, panom, którzy to robili. Fakty czy kłamstwa, demaskatorzy. Zresztą moment, jeśli mówimy o Studio Wschód, to też kolejny program, który zniknął. Pani Maria Przełomiec też została uznana za personalną grata. Reportaże Marii Stepan też uznana za personalną grata. I cała masa tych programów, które w mojej ocenie były realizacją misji. Ja wiem, że najłatwiej jest rozliczać same wiadomości, bo też są najbardziej popularnym programem i najgłośniej było wokół tego programu. Ale jeśli ktoś mnie chciałby rozliczać z mojej pracy, to za to jakie też programy zostały wprowadzone do ramówki TV? Dobrze, to teraz zobaczymy, jak wiz rozliczy ciebie z pracy. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór. panu Pozdrawiam panu. Mam dwa pytania, jeżeli, jeżeli można. Pierwsze do pana Samuela. Którą z afer PiSu uważa Pan tak za najbardziej rzetelnie rozliczoną przez, przez Telewizję Polską? Ale to proszę je wymienić. No, no, no to właśnie chciałbym, żeby Pan wymienił, którą z tych, z tych afer była najbardziej rzetelnie rozliczona. Ale powiedział Pan, którą z tych afer, to proszę je wymienić. Na przykład budowa elektrowni w Ostrowence. O co z tą budową? No kiedy, właśnie, kiedy nic. została tak, kiedy została wstrzymana, informacja się o tym pojawiła. Czyli tą, tą konkretnie tę, konkretną asadę uważa pan tak, że no, oni jest już odliczono, gdzie tam no. dziennikarze trudne pytania politykom polityką zadawali, politycy się tłumaczyli. Tylko chciałbym wiedzieć, co panu nie odpowiadało, jakby w przedstawieniu tej informacji w telewizji polskiej. Jasne. Czy tutaj tak, czy jakaś inna może? Nie wiem, no mogę najświeższą powiedzieć. Afera wizowa, która kiedy odpowiedzialni stali zatrzymani, było o tym najpierw u nas w Telewizji Polskiej, była o tym dyskusja. Była również dyskusja o tym, jak nieprawdziwie politycy posługują się informacjami dotyczącymi afery wizowej. Wydaje mi się, że to jest w porządku jakby dla widzów, że mogą z jednej strony dowiedzieć się, co się wydarzyło, Mieć informacje, później mieć dyskusję publicystyczną i mieć też, jeśli politycy w jakiś sposób kluczą w, w danej sprawie, sprostowanie również w telewizji. Jasne, dobrze. Czyli ta oferta będzie. Dobrze, dziękuję bardzo. Pytanie też miałbym do pana Krzysztofa Stanowskiego. Tak. Głośno ostatnio był wywiad dziennikarza amerykańskiego, Karakarsona z Władimirem Putinem. Co pan sądzi o tego typu wywiadach? Nie widzę nic złego w rozmawianiu z Władimirem Putinem, natomiast widzę dużo złego w rozmawianiu z nim na kolanach. Więc nie wiem, czy ta, 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 ta odpowiedź jest wystarczająca, ale nie jest to zero-jedynkowe. Uważam, że gdyby Władimir Putin spotkał się z dziennikarzem dociekliwym, byłoby to bardzo interesujące, ale oczywiście on sam na takie spotkanie nigdy nie zezwoli. Nie, no jasne, oczywiście, że nie zezwolił na zaprosić takiego dziennikarza, który wiedział, jaki by to mi Chodzi bardziej o to, o dziennikarza, który no, ma osoby, która wie, jak się zachowywała przez ostatnie lata, e, jakie kłamstwo na przykład wygłaszała w telewizji, mimo to jednak jedzie rozmawiać z, 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 no, z Putinem. Z, od strony warsztatu dziennikarskiego oczywiście, że było to żenujące i e, łagodnie mówiąc niepotrzebne i bardzo szkodliwe. Jasne, dobrze. To by było na tyle Dzięki. z mojej strony. Dziękuję bardzo panu za odpowiedź. Miłego wieczoru. Samuel, to naprawdę masz wrażenie, że ta Ostrołęka została tak rozliczona, jak byłaby, gdyby stało za nią PO? po ponad miliard e, złotych strat? Znaczy, od tego, że telewizja nie jest od rozliczania afer, ale rozumiem, że pytanie zmierza do kwestii e, informowania. No nie, telewizja nie jest od rozliczania. Oczywiście najczęściej telewizja rozlicza w tym sensie, że Mocniej informuje o danym temacie, kiedy jest to jej news, kiedy jest to jej afera. To dotyczy jednej lub drugiej stacji. I tutaj ta inf informacja w tej sprawie była normalnie podawana. I mhm. od rozliczania są oczywiście prokuratury, sądy, bądź politycy w komisji. E, to po co ten serial Lekaryset powstał? A widziałeś go? No tam było rozliczanie. Moment, ale czy widziałeś ten serial? Dwa odcinki chyba widziałem. Które? Nie pamiętam już, które. Okej, okay, ale pierwszy, czy tam na końcu. To... Drugi, trzeci. Hmm. No, i uważasz, że dobrze taki dokument powstał, czy nie? Nie, po prostu się zdziwiłem, że mówisz, że telewizja nie jest od rozliczania. No tak, ale te, ten dokument pokazywał fakty, więc. Trochę rozliczał i wydaje mi się, że też fakty na temat Oskrąwek też mogłyby być interesujące. I te fakty były podawane. To znaczy, jeśli wychodzisz z założenia. Niezbyt to na nie, to natręt, nie, nie tak Jeśli wychodzisz z założenia, że reset, <laughs> fakty, które podawał reset. oceniłeś to swoim uśmiechem. Ty, ty jesteś cyniczny. Trochę tam. Yy, da się w zauważyć w Twojej twarzy te momenty, kiedy, yy, kiedy wiesz dobrze, że musisz teraz trochę pobajdużyć. Ale o czym bajdużymy? Mówimy o resetcie, tak? Nie, o Ostruwencze. No to o Ostręłęce powiedziałem, że media nie są od tego, żeby rozliczać Ostrołękę i okay. informowało o tym. Odpowiedzialni stali nie czy nie zostali chyba z tego co mm -hmm. zrozumiałem zarzut rozliczenia, ale to nie telewizja stawia przed sądem czy zagląda w papiery i podejmuje decyzję. Okej, okay. odbierzmy tylko sobie... Tylko dokończę o Resetzie, tak? bo jeśli uważasz, że fakty, które podawał Reset... Ja nie chcę były w jakiś sposób, na temat Resetu, ponieważ Wiem, ja, poda... nie ja podałem to jako przykład rozliczania. Zauważyłem, że nie chcesz. Ale nie, bo chodzi mi o to, że jeśli fakty, które podawał Reset są kompromitujące dla tych, których dotyczyły, to chyba nie jest problem z faktami, tylko z tymi politykami, którzy... Stali za tym Dlatego ustawa. liczyłem, że rozliczycie o rękę, po prostu. Słuchaj, mamy reklamę teraz, i ta reklama trochę zahacza o Ciebie. Sponsorem naszego programu jest firma XTB Polska, Platforma Inwestycyjna, czyli XTB Polska Platforma Inwestycyjna, tak powiem to zaakcentować. I pytanie do Ciebie jest, na co, w co inwestujesz w swoje nadwyżki finansowe? Hmm. To jest, sumie moja prywatna sprawa, ale. Sobie tak, no możesz tak. powiedzieć. Wiesz co? Kredyt hipoteczny mam. Które staram się spłacać, żeby był spłacony okay, to kapitał. Co no zrobić? Nadwyżek. Jak widać, nie jest ich tak wiele. Okej. Okay. Od... Dobrze, rozumiem. Ja tylko zapytałem. Odbierzmy ale jeśli sobie... masz pomysł. Są oczywiście pomysł? inne. Nie, mówię, że są inne narzędzia inwestycyjne, ale no nie chciałbym robić za reklamodawcę Czat się domaga, żebym zapytał Cię o wielką odkieskę świątecznej pomocy która nie miała dobrych momentów na antenie TVP, teraz wróciła z przytupem. Wojsko wróciło, służby mundurowe do promowania Wielkie świątecznej pomocy. Chciałem, że służby mundurowe wróciły do telewizji, tak są cały czas? Policja. Tak, też. Co z tym Włochem? No co, jak uważasz, byliście fair wobec wojsku, czy, czy byli, traktowaliście wojsk tak, jak na to zasługuje, właśnie, bo tak należy traktować Włoch, czyli udawać, że raczej nie istnieje. Hmm. Powiem tak, no, Wośp to jest dla mnie największe. Yy, hmm. O, słyszałem. Yy, największe wyzwanie, jeśli chodzi o to, jak y, powinniśmy jak obywatele traktować służbę zdrowia. Ponieważ w momencie, w którym inicjatywa słuszna w założeniu i w realizacji zamienia się w taką formę zaspokojenia swojego sumienia raz do roku. I na przykład, kiedy przychodzi do zwiększenia składki zdrowotnej, żeby ten NFZ był bardziej dofinansowany, to samo Wsiak mówi, że o, o, on już się na to nie zgadza, tak, żeby płacić dodatkowe 1000 zł na służbę zdrowia. Więc ja patrzę na to bardziej w ten sposób. Jeśli mówimy o obecności WOśpu jako prywatnej fundacji na antenach różnych w Polsce, to nie widzę powodu, żeby jakoś szczególnie akurat promować WOŚP. Ale oczywiście to jest masz... też decyzja, tylko dokończę, to jest decyzja danej stacji telewizyjnej. Tylko tak jak na przykład, nie wiem, jakieś zamazanie serduszek, ja bym tego nie zrobił, to tak mogę powiedzieć, ale... No ale ktoś nie to uważam... zrobił? Tak, ktoś to zrobił. no. I, I co stracił pracę następnego dnia? Hmm. To jest bardziej skomplikowane, ale stało pociągnięte <laughs> do odpowiedzialności. Okay. Powiedziano, więcej tak nie rów No nie, nie, nie. W nie, tym roku. Jest... E, nie, uważam, że to był błąd, to ci mogę powiedzieć szczerze. Hmm. Ale to też dlatego, że... Mm, Zamaz tylko znowu, y, motywacja nie była y, zła z założenia, bo komuś chodziło o to, żeby, że to jest logo prywatne i tak sobie uznał, że należy je zakryć, tak jak, nie wiem, zakrywa logo jakiejś firmy, która mhm. produkuje laptopy. Mhm. Zmieram do tego, że promocja w Ośpu nie jest, nie powinna być obowiązkiem TVP. I w momencie, w którym my ułożymy tak duże sumy na promocję, i z tego tak naprawdę zysk jest dużo mniejszy niż kwoty, które ułożymy na promocję, to może na końcu się okazuje, że ułożymy bardziej na promocję To oknaka. zapytam się inaczej. Ale też nie chciałbym nie masz wrażenia, że dobrych intencji ludzi, którzy naprawdę chcą i znam takich, którzy chcą akurat tak. na zapłacić. To wośb. nie masz wrażenia, że Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to była ta jedna pieprzona rzecz przez lata, która scalała to społeczeństwo i to też zostało rozwalone? Wiesz co, to jest dobry mechanizm, że raz do roku... Czujemy się razem, jakby i, i, i robimy coś dobrego, ale czy naprawdę WOŚ miał taką siłę stalejącą? Powtarzam, dla mnie to jest bardziej zaspokojenie sumienia przez wie, wiele osób. Mówię o tych, które promują się przy tym, mm. nie mówię o tych, którzy wpłacają. I tak naprawdę wykorzystanie trochę jak ten, znowu przywołam Macieja Orłośa, który tam zrobił wyprzedaż garażową z tej okazji, wypromowania się przy tej okazji. I to jest mu problem. Zresztą, Przepraszam, że tak powiem, może jest trochę stare świecko. Ja jestem ze szkoły, że jak komuś pomagasz, to raczej się z tym nie obnoś tak? I, A i pomagasz te... komuś, się nie obnosisz? Tak. Okej. Okay. Telefon poprosimy. Halo. Halo, kłaniam się. Cześć. Witek z Podkarpacia, właściwie w tej chwili akurat jestem w Niemczech. Ja mam pytanie do pana Samuela, bo tak troszeczkę z niedowierzaniem przysłuchuję się całej tej rozmowie. Samuel, przepraszam, ale to masz olbrzymie szczęście, dlatego że Krzysztof, podobnie jak w wywiadzie z, z Panem Prezydentem, nie za bardzo ma ochotę atakować. Pewnie z jakiegoś powodu jest to zrozumiałe. Ale ciebie muszę Samuel zapytać o to, bo to jest coś nieprawdopodobnego. Otóż przez ostatnie kilka lat byłeś w centrum uwagi i w centrum sytuacji, w której większość Polaków miała dość. Druga część Polaków została tak zaszczuta, że dzisiaj naprawdę myśli, że Donald Tusk to jest jakiś nie wiadomo skąd i kto. I ty mówisz, że tak wyglądają twoje poglądy albo coś w tym stylu powiedziałeś i w jakiś sposób akceptujesz to, co tam się działo. Chcesz mi powiedzieć, że dziennikarstwo i twoja rola w XXI wieku tak miała wyglądać? Naprawdę uważasz, że cywilizowani ludzie w XXI wieku kupią takie tłumaczenie? Proszę Cię, przecież tego nie kupi nawet średnio inteligentny człowiek. Nie można, będąc w środku tej całej sytuacji, kompletnie nie widzieć, w jakim kierunku to skręca. Na litość boską, proszę Cię. To, to w ogóle jest wykluczone. No, w tej chwili próbujesz udowodnić, że białe jest czarne, a czarne jest białe. Ja rozumiem, że człowiek może mieć poglądy, nawet pan Kaczyński. Ale skrajność, o której on cały czas mówił w kampanii wyborczej i do jakiej doprowadził to społeczeństwo, no bo jak to można inaczej nazwać, nie słyszałem z ust Donalda Tuska, żeby robił co in... w odwrotnym kierunku tego typu rzeczy. Ty firmowałeś to swoim nazwiskiem w telewizji i mówisz że to jest w porządku. O kwotach zarobkowych nie będziemy rozmawiać, bo to ktoś chciał ci za to zapłacić, to jest ok. Ale jeżeli ty masz takie poglądy, to ja cię bardzo przepraszam. Nie, nie, nie zgadzam się, chociaż nie mam do tego prawa, abyś ty brał udział gdziekolwiek, w jakiejkolwiek formie w dziennikarstwie. Przepraszam cię, ale to się naprawdę nie mieści w głowie. Kłaniam się i przepraszam, że w takim stylu. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo za telefon. Bardziej statement niż pytanie, no ale powinieneś się chyba odnieść. Znaczy myślę, że sam fakt. Czy wyczuwasz, że, ten wyczuwa, pan że jestem zbyt mało napastliwy? Mam podkręcić coś, bo ten pan mnie, trochę mnie ubodło to, co powiedział. Uważałem. Yy, nie, nie odczuwam, ale mm, pan yy, jakby sam oddał sedno, skoro zadzwonił. Słucha tego, o czym rozmawiamy, do tego chciał się odnieść, zabrać głos w dyskusji, więc chyba jednak go zaciekawiło. Ja muszę się odnieść do kwestii finansowej z jednego, z jednego punktu widzenia. Bo ty też zarzuciłeś takie, czy wrzuciłeś taką e, sugestię, że to, co ja na przykład głoszę, czy mój punkt widzenia, jest związany z kwestią finansową. To powiem ci pewną historię. Kiedy 20 grudnia wjechało, wjechali ludzie Sienkiewicza do telewizji polskiej. Dostaliśmy jasno, wyłożoną na stół propozycję. Albo będziemy grzecznie e, poddamy się tym im, ich działaniom, które my uważamy i uważaliśmy wtedy za nielegalne, albo nas pojadą. A kiedy zgodzimy się na ich działania, dostaniemy wszystkie nasze należne wynagrodzenia z tytułu wypowiedzenia. E, Ile miesięcy bo... w przód? Mm, ja? Ile miesięcy? Sześć miesięcy. Czyli dostałbyś. E... Dużo pieniędzy. Ale możemy to policzyć. Policz. 300 tysięcy złotych ponad. Mniej. Ale chciałem, żeby... Źle policzyłem? No, tak nie, ale poczekaj, bo teraz oczywiście możemy się pośmiać, ale czy mm, nie rozumiesz, że naprawdę to nie jest tak, że ta decyzja jest związana bezpośrednio z pieniędzmi? Jest po prostu sytuacja taka, że ktoś jasno stawia ci propozycję, albo idziesz, się z nami dogadujesz, albo zgadzasz się na to, co robimy, albo my ci wręczamy dyscyplinarkę. I my, gdybyśmy się kierowali tylko pieniędzmi, no to byśmy w to poszli. tak? Dogadali się z panem tam, nie wiem, Gorgoszem, tym panem dużym zemłą. Powiedzieli, panie, że... Sygut, wszystko dobrze. Tylko nie zgadzamy się z tym. A dam Ty, czy bym z milion złotych odprawy, jeszcze, gdyby był potulny? Jego pytaj, o, o to, ile by dostał. Dostał dodatkowe pieniądze, gdyby yy, podporządkował się. Więc gdyby kierował się kwestiami finansowymi, to zadziałoby inaczej. A i tak uważasz, że dostaniesz te pieniądze, bo sądzisz się o powrót do pracy. Więc będą, jeśli wygrasz, będą musieli ci zapłacić za te wszystkie miesiące, kiedy pracowałbyś, a zostało ci to uniemożliwione. Dalej powtarzam, ta decyzja była podektowana y, tym, w co wierzymy, i naszym sumieniem. To znaczy z tym, że się nie zgadzamy na pewne działania. Kiedy Kiedyś go Kiedy Myślę, ja że, było, kiedy myślę że to była kalkulacja. Że jeśli teraz Aha. okażesz słabość, jeśli teraz pokażesz, że weźmiesz te pieniądze, no to już będziesz na aucie zarówno ze strony. Obecnie rządzących, jak i opozycji. Piszcie uzna za zdrajcę, a tamci nigdy nie będą się traktować jak swojego. Myślę, że to była taka kalkulacja. Okej, okay. tylko że ja wiem, czym ja się kierowałem, wiem, czym się kierowali koledzy i wiem, że są ludzie, którzy też z nami jakby są w tym wszystkim. Zresztą pozwolę sobie pozdrowić wszystkich tych, którzy nie poddali się tym działaniom. Mhm. I kiedy mówimy o zmianach w telewizji polskiej, to nie są zmiany w telewizji polskiej. To jest po prostu nielegalne, wrogie przejęcie. I uwaga, przez ludzi, którzy mówią o czystej wodzie, a kim jest Tomasz Sygut? Przecież on był w zarządzie MZA nominat Rafała Trzaskowskiego. On był w dyrekcji TAIW w momencie, w którym przesłuchanie Bronisława Komorowskiego nie było pokazywane. On był w tym czasie, kiedy było słynne śpiewanie 100 lat. On był w czasie, w którym między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich nie pokazywano sondaży. I nie mówię tego, żeby tutaj uderzać do cudzego ogródka, tylko jakby pozbądźmy się tej hipokryzji, że teraz Mamy nagle uwierzy, że pan Bartłomiej Sienkiewicz jest takim człowiekiem, który przyszedł i uczciwie chciał zmienić telewizję. Nie. On mówiąc, cytując samego Bartłomieja Sienkiewicza, chce zostawić chuj dupę i kamieni kupę z telewizji. Słuchaj, jeśli e, t, tak posłuchamy cię od początku, no to trudno od ciebie wydusić słowa krytyki, auto, re, takiej autorefleksji. E, raczej ci się podoba to, co robiłeś przez 8 lat, raczej jesteś tego fanem. Były pewne fakapy. Ale nie było źle. Ale gdybyś miał powiedzieć, wymienić trzy rzeczy, za które naprawdę ci było wstyd w telewizji polskiej za twoich czasów, to co to by było? Wstyd mi za polityków, którzy zgadzali się na to, żeby nakręcano taką spiralę nienawiści wobec dziennikarzy telewizji. Ale Polski. zostaw polityków. To była twoja tego. praca. Nie, bo ja widziałam to, ja widziałem to w praktyce, jak byli traktowani reporterzy. Mhm. Część z tych reporterów nawet pracowała przed zmianą w telewizji. I jedyną ich zbrodnią, Ci... poczekaj, było to, że mieli Kostkę TVP info. I nie, tego myślę, zbrodnie... nie mieli... zgadzam się. Różne nie. były zbrodnie. Nie ja wiem do czego ty zmierzasz. Nie będę tych się na odwracanie kota Takie ogonem, były zbrodnie no. tych reporterów, że zapraszali wynajętych aktorów, żeby udawali. No to też jest nieprawda. Jak I nieprawda. Znowu, powtarzasz jakieś fake A ubierasz, z jakiegoś a ubierasz, się, ubierasz się w kolekcję tego JK. Paula, czy jakąś nazywał? Nie, nie ubieram się generalnie, nie ubieram się u żadnych. No u niego miałbyś problem, żeby się ubrać, bo on chyba nie istnieje. Tak? No. Akurat istnieje, tylko tak? po prostu nie był tak uznanym, jak tam pudelek sobie ustalił. Okay. Czyli... Tylko znowu, Krzysiek, bo ty się bawisz w takie wrzucanie kolejnych fake newsów, tak? To znaczy. Jeden Ale fake newsów. Fake to ci powiem. Podstawiony aktor. Nieprawdziwa informacja. Nie został kupiony. Nie było żadnego podstawionego nie. aktora. Możesz sobie, zobaczyć, możesz sobie zobaczyć, co on sam na ten temat mówił. Czyli po prostu ekspert aktor, co po prostu przypadkowo go złapaliście i on po prostu miał takie poglądy i je wypowiedział. Ale on akurat. Trudno, żeby się. Ktoś prawo, do nie, ale trudno, żeby ktoś normalnie myślący zgadzał się z tym, że codziennie o 19 przychodziła banda krzykaczy, przepraszam, bo ciężko hmm. mi inaczej nazwać, i uwaga, zakłócała głównie pracę nie pani Danuty Choleskiej. Christian Paul, nie Jake Paul. Tak. E... No, dziwne, że wiem. że ja za... nie znam stylistów. Wiem, bo pamiętam, że było o niego awanturystycznej. Znaczy, ale ja mi Ja niektórych Daj znam ja tę kwestię. Karola Lagerfelda znam na przykład. Daj mi dokończyć. No. Mówię o tym. okej, okay, udało ci się zbić pan eee, Tych krzykaczy no. przychodzili i komu głównie szkodzili? Ludziom, którzy zajmują się stylizacją, stylizacją, fryzjerom, technikom, operatorom, ochroniarzom. Były nawet takie sytuacje, że brali trzy, trzy szczekaczki jednocześnie. Jed, dwie trzymał jeden i jeden trzymała jakaś pani i, i przez te szczekaczki. I to jest coś, co. Adam tam jeszcze puszczali Donalda Tuska, e, cytaty, ale nie, nie, nie o to chodzi. Chodzi o to, że to był element tego nakręcania spirali nienawiści wobec dziennikarzy, żeby oni się bali, żeby jakby włączali autocenzurę przeciwko mówieniu o jednej e, Dobra, z partii okay. politycznej. A wstyd Ci za to, że ekspertem telewizji polskiej był Jarosław Ekimowicz, który w swojej książce przyznawał się do rozkopywania grobów w celu grabieży, albo do napadu na pocztę e, czy to jest ten format intelektualny i moralny człowieka, który powinien być ekspertem publicznej telewizji, żeby recenzować innych? Bardzo dobre pytanie. Wiesz, kto go zwolnił z telewizji polskiej? No Wiem, że on ciebie teraz nie lubi, ale. Nie, nim... A kto go zwolnił? Rozumiem, że chcesz sobie ten medal przypiąć. Nie, tylko mówię, kto go zwolnił. Ty? Tak. Okej, okay. gratuluję ci, że zwolniłeś się do Sława Kimowicza. Natomiast nie zmienia to Nie, nie mówię że... o tym samym, ty o, to że o przy... niego spytałeś, więc tak, mówię. No, ale ty... przez lata tam pracował. To chyba jest odpowiedź. W momencie, w którym odpowiadałem za tę antenę TVP Info, yy, rozstaliśmy się z panem Jakimowiczem, a wcześniej co chodzi, nie żałuję tej decyzji. Chodziłeś po hmm, co ważniejszych kolegach i mówiłeś, a i zwolnimy Jakimowicza, bo to wstyd, czy nie? Wybacz, jakby rozmowy między kolegami w zostawię między kolegami. No jednak Leki tym. ale tak. no, chyba Legitimio... Lekitimio... ale jest jasne, trochę... jakie jest moje zdanie na ten temat, tak? Jakie jest teraz zdanie? Nie, ale raz, on lata tam pracował. To... Ale nie, kiedy odpowiadałem za to, jak i kto występuje w TVP Info, pan Jarek Jakimowicz pożegnał się jakby ze swoją... Hmm. Czyli możemy powiedzieć, że wstydzi za to, że on tam występował. To jest jedna z takich rzeczy. Dobrze. Wreszcie, wreszcie, wymusiłem, za Jarka wreszcie wymusiłem, że jest Ci to, za coś wstyd. Mówicza, no. Nie, naprawdę mi za niego wstyd, ale to też dlatego, że nie chcę to wchodzić za bardzo w szczegóły, ale też to, co robił nie na antenie. A co robił nie na antenie? Naprawdę nie chcę. Sorry, bo nie chcę później wiesz z nim się. Też tak, że coś tak powiesz o. i on zrobi na Instagramie jakieś historie. i Później zwróć uwagę, że nie odpowiadałem na jego zaczepki. Nie zamierzam tego robić. Z szacunku do ciebie odpowiadam mm. na pytanie o Jarka Jakimowicza. Ok. E... Odbierzmy telefon. Halo. E, dobry wieczór. dobry ja wieczór. Mam pytanie do pana Samuela. E, mówił tutaj już jeden ze słuchaczy wcześniej o kwestii afer u coś tam wspominał o kwestii Ostrołęce. Ja bym się chciał zapytać o tak zwaną aferę Pegasusa. Czemu w tej tematyce, w tej materii żadnych pytań nigdy nie było do polityków obozu rządzącego? Tylko było ha, 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 jakaś tam stara gra. Może zacytuję tutaj. Wydaje mi się, że pan cytuje polityka, tak? Z tą grą. Jeszcze raz proszę. Z tym Pegasusem wydaje mi się, że pan cytuje jakąś wypowiedź polityka, Tak. Tak, znaczy moje pytanie jest, bo było kwestia, czemu nie rozliczano i czemu nie dopytywano. Pan powiedział, że to nie jest jakby kwestią telewizji, ale myślę, że zadawanie trudnych pytań jest jednak e, zasadne i takich pytań chyba, no, ani jedno takie pytanie nie padło. Problem. Polityków partii problem z... czy to na przykład Mariusza Kamińskiego, pana Wąsika, czy osoby, które są ponoć odpowiedzialne za używanie tego sprzętu. Ale ten sprzęt był używany, zresztą już nie jest przez y, służby specjalne. Bo konkretnych sprawach, gdzie były zgody sądu. I Jasne, ale to tu afera... pan wypowiedź bodajże, że ha, ha, ha to jakaś gra. Tak jak na początku, Ale ja nie mówiłem, ha, to jest no, ja jaka, nie... jakaś gra. Dla mnie sprawa jest o tyle poważna, że y, znowu, jak w wielu różnych sprawach, odkręcono kota agonem. To znaczy nagle się okazało, nie wiem czy pan pamięta, że Najwyższa Izba Kontroli zrobiła całą konferencję prasową, gdzie powiedzieli, że kilkaset sprzętów pracowników Najwyższej Izby Kontroli jest zakażonych Pegasusem. Później jak się okazało, żadnego zawiadomienia nie było. Ktoś tam się pomylił, informatycy coś tam źle spojrzeli, i jednak nikt nie był kontrolowany. No, ale to czemu nie, Więc, moment, się tylko dokończę jak... Dobra. Jasne, jasne. <noise> tak samo wspomniana wcześniej w innym, w innym kontekście pani Wrzosek, tak? która mm, ona sama wyskoczyła, że jest inwigilowana. I przy całym szacunku do pani prokurator, nikt jej wtedy nie znał. I co się po latach okazało, czy tam chyba po dwóch latach, że pani prokurator wyskakuje przy okazji zarzutów o co o przeciek ze śledztwa do polityków. W Sprawie tam y, tragicznego wypadku y, jednego. Z że nie była inwigilowana? Perazuska? Ja nie wiem. Nie wiem, tylko mówię, że, no, że ona bagatelizowałeś przed chwilą powiedzieliście, a kto, kto ją tam znał, że ją... No Nie, bo chodzi o to, że przedstawiano to politycznie. Może inaczej, wyobraźmy sobie taki system, że państwo ma Pegasusa i akurat wybiera sobie panią wrzosek. Tak by. Mówię, wybiera przy całym szacunku, ale jest, jest, jednym, jest jednym z prokuratorów rejonowych. A czy się okazało dostawali e, cynki i przecieki ze służb e, z Pegasusa także? Nie, ja powiem tak, że dostawałem i dostaję informacje z różnych źródeł, od kiedy pracuję jako dziennikarz. Jedna z pierwszych takich głośnych spraw, które ujawniliśmy jeszcze w Gazecie Polskiej to była korupcja na szczytach Sądu Najwyższego. Wówczas prokurator Andrzej Seremet nawet wznowił śledztwo, więc też podszedł do tego w poważny sposób. Mnóstwo afer ujawnia w przyszłości i bardzo chętnie będę zawsze korzystał z różnych źródeł, tylko chyba na tym polega ta praca, że nie ujawniasz tych źródeł. Bo dzięki temu ktoś następny może do Ciebie przyjść i Ci o tym powiedzieć. A możesz być po prostu przekaźnikiem informacji służb? Nie. A jesteś przekonany, że żaden z dziennikarzy TVP nie był? Nie mam takiej wiedzy, ale znając tyle, co wiem o telewizji polskiej, nie. Okej. Okay. Czy widz jest jeszcze z nami? Nie ma. Zaraz odbierzemy kolejny telefon. A czy paski to jest coś, za co Ci wstyd? No będą, wiadomo, że muszą być paski. Ja za paski chętnie odpowiem, które konkretnie i w jakiej sprawie. Wiem, że były mocne, ale też taka... Yy, one nie taka... były mocne, one były totalnie obciachowe. Twoim zdaniem? Tak, moim zdaniem. I cały czas opowiadam swoje zdanie. Okay. E, yy, nie, nie będę się... Opozycja chce anarchii, bo przegrywa wybory. Lewicowy faszyzm niszczy Polskę. Obrońcy pedofilów i alimenciarzy twarzami oporu, oporu przeciwko reformie sądownictwa. I no uśmiechasz się wiesz co? No nie każ mi tego ja wypowiadać nie będę, na głos. Nie, to, nie to nie jest dziennikarstwo w ogóle. To nie jest dziennikarstwo każdego paska. No wiadomo, że nie do każdego. Natomiast gdyby ukazał się w mojej telewizji raz pasek e, o treści Obrońcy pedofilów i alimenciarzy twarzami oporu przeciwko reformie sądownictwa, to osoba, która go napisała, nie pracowałaby następnego dnia. Okej, okay, to może powiem inaczej. Rozliczaj mi w takim razie z pasków, które były, kiedy byłem dyrektorem IFO. Samuel Pereira, który chodzi za asa wywiadu, polecenia i belki wysyłał SMS-em, zostawiając dowód swoich działań. Nikt, e, nikt inny z dyrektorów tego nie robił. Polecenia zwykle przekazywano ustnie przez telefon wewnętrzny na biurku, mówi Bartosz Gonzalez w rozmowie z Wirtualną Polską. E, dyktowałeś treść pasków? Niektórych tak. Jakie to były paski, żebyś powiedział, za które mogę cię rozliczyć, bo zaraz powiesz, że to nie ty. Nie, no spytaj Bartosza Gonzalesa, bo ja nie notuję sobie pasków, mm -hmm. które dyktowałem. Nie wstyd ci za paski, które się pojawiały na antenie TVP, nawet jeśli ty za nie nie odpowiadałeś, nie robiłeś awantury, panowie, tak nie można, panie, tak nie można, nie możemy robić ścieku z telewizji państwowej? Nie, nie będę uderzał się w piersi za paski w TVP info. Bo nie na tym polega dyskusja o tym, co się dzieje w mediach. Jak to to jest pewna, Jak to nie odpis. na tym polega? To, znaczy, to jest pewna sprawa, to Dokładnie sprawa, dyskusja która... na tym polega. Jeśli w mediach ukazuje się coś takiego, to się o tym dyskutuje. Jest to element e, postrzegania dzisiaj telewizji polskiej za, was, za waszych czasów. Paski są dużą składową tego no, waszego wizerunku. Okay, no dla mnie to Pieprzonego jest... totalnie. Okej, okay, a na przykład, powiem w ten sposób, jeśli chodzi o te nieszczęsne paski. Wierzę że pan Gonzales, który to mówi, został zwolniony właśnie i to jest paskowe, więc jakby... Ja nie będę wylewał wszystko tutaj w naszym... Szanownym, Powiedział, że miał dość rzucania tych pasków. Aha, okej. Okay. To jest jego jakby wersja zdarzeń, okej? Okay? Mm -hmm. No wiem, że jego, tak. Więc jakby to też jest tak, że nie o wszystkim będę mówił publicznie, ty jesteś... ale jeśli ktoś Sam odpowiada jesteś... za paski i teraz tam ty nie pracuje, to, szczerze, to też o pracy, którą wykonałeś na Woronicza? Na placu. Na placu. Przepraszam. Proszę. Jednak TVP bardziej mi się kojarzy z Woronicza. Jestem prosty chłop. Nie jestem takim sejderem jak ty. Więc jesteś mocno zakochany w pracy, którą wykonałeś przez te lata, gdy rządziło Prawo i Sprawiedliwość. Ja bym nie mówił o takich uczuciach z telewizji. Tak, lubiłem swoją pracę. Że lubiłeś, to ja wiem, ale że bardzo doceniasz to, co ci się udało dokonać. To, czego ci się udało dokonać. To jest zarzut? Zdziwienie. Okej. Okay. A ty nie jesteś dumny ze swojej pracy? Jak ją słabo wykonuję, to nie. Okej. Okay. A jak uważasz, że ją dobrze wykonujesz, to jesteś z niej dumny? Jak uważam, że dobrze, to tak. Czyli należy ci gratulować. misji. <grym> chcesz, dziękuję bardzo. Nie no, oczywiście żartuję, bo przyszedłem tutaj też odnieść się do pewnej krytyki. Nie będę udawał, że jej nie ma. Tylko, że powtarzam, odnosząc się, też mówię o swoim punkcie widzenia, o tym, jak to wyglądało. Nie wszystko można opowiedzieć jak wyglądała kuchnia. Mówię ci też o tym, że jeśli ktoś stawia jakieś zarzuty, nie wiem, czy to jest pan Jakimowicz, czy pani Pajączkowska, czy pan Gonzales, to dobrze byłoby zadać pytanie, dlaczego stawia je w takim momencie? Nie pracuje, dlaczego już nie pracuje? I tak dalej, i tak dalej. Bo dobrze, powiedz, dlaczego nie pracuje pani Pajączkowska? <kuh> No skoro mówisz, że takie pytanie powinien postawić, no to stawiam, no słucham ciebie, bo jesteś dlatego, do, że... dziennikarzem z ogromnym dorobkiem, który fantastycznie prowadził TVP Proszę ku Pan, zachodzącemu słońcu. Dlatego, że pani Pajączkowski nie odpowiadało yy, propozycja urealnienia jej umowy, czyli żeby wykonywała pracę, którą miała w umowie. Nagle pani zachorowała na kilka miesięcy i A umowa w naturalny w umowie sposób. A jak i nie chciała jej wykonywać? Oj, to już są za duże szczegóły. No nie, nie będę mówił, no nie. Kąś pracę miała wykonać, koniemaku. No. To trochę jest tak, że masz umowę, masz pewne punkty zadania. No bo które jak ty masz. powiesz tak ogólnie, to potem pani Pańczkowska nie będzie miała nawet jak się do tego odnieść. jak powiesz wprost, no to, panie, no to będzie pani można pani to modelifikować. To będzie miała okazję się odnieść, bo będzie musiała w sądzie odpowiedzieć za to, co tam mhm. na Michała Adamczyka wygadywała. Okej. Okay. To ile wyłącznie tych spraw macie teraz? To zależy, no. Bo ty bym na przykład powiedziałeś o tych. Dwóch, od czego? Które... To matematyka, <kly> no wystarczy powiedzieć. Nie, bo zależy od czy dotyczy życia telewizyjnego, czy tego, co każdego. To... każdego. Powiem tak, wspomniałeś o dwóch sprawach przegranych w pierwszej instancji, mm -hmm. pani Wrzosek i pan Brejca, ale są na przykład sprawy wygrane w pierwszej instancji z panem Giertychem, z Raspem, który, który pozwał za krytykę, więc tych spraw jest mnóstwo. Nie jest to sprawa zero-jedynkowa i też wiemy, że sądy różne wydają decyzje w różnych sprawach. Okay. Okay. A to się I wiadomo, nie... że też jak się jest bardziej na, na świeczniku, przepraszam, bo nie mówię tego ocennie, tylko na zasadzie jak, jak, jakiegoś tam faktu, to politycy też chętniej uderzają. I te, te ataki też się nie wzięły znikąd. Gdybyśmy w tym swoim działaniu nie zaszkodzili panu Donaldowi Tuskowi, to by nie zamachnął się na telewizję polską jako jedno z pierwszych działań. Mhm. Ładnie wam wyszło do robienia tych rogów Tuskowi, trzeba powiedzieć. To my namalowaliśmy to logo? Nie, że ładnie, tak ładnie się ustawiliście kamerą, żeby tak ładnie mu wychodził ten logo. Nie, to tak, akurat, akurat. On się. Nie, on cię tak ustawił, że są. na mówiliśmy. to, że wyciągnął wnioski, bo później już nie ustawiał. Ale. Ale rozumiem, że też za to odpowiadamy, tak? że logo platformy tak się ustawia. Nie, tak za, tylko mówię, że dostaliście, za głową... dostaliście prezent od losa. Czy Janusz Kowalski to totalny cymbał? Mówimy o pośle? Hmm? Nie, tak nie powiedziałem. Okej. Okay. No dobra, chciałem tak sprawdzić tylko, czy... A dlaczego? Nie, to chciałem zweryfikować, czy moje podejrzenia są zbieżne z twoimi, ale jak się okazuje... Nie ale ja nie użyłem raczej takich słów, znaczy, przynajmniej nie w przestrzeni publicznej. <laughs> Dobrze, odbierzmy telefon, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Maciej z Wrocławia i pozdrawiam pana Krzysztofa. I tutaj mam pytanie do pana Perejry. Panie Pereira, czy ma Pan babcię, ma Pan dziadka? Babcie i dziadka? Ma Pan babcię? Tak. No okej. Okay. Ja też mam babcie, mam dziadka. Już dziadka w sumie nie mam. Ale bardzo kocham moją babcie i jest taki problem, ponieważ przez ostatnie 4 lata, 5, może nie przez 8, ale ostatnie 5 lat, ja z moją babcią nie mogłem normalnie porozmawiać podczas Wigilii. I wie Pan dlaczego? Dlatego, że moja babcia uważała mnie za lewaka, uważała mnie za, za człowieka popierającego ideologię LGBT. W ogóle mówiliście mojej babci, że LGBT jest ideologią jakąś. Mówiliście mojej babci, że politycy opozycji, których nie pokazujecie w TVP, są wrogami narodu. I ona w sumie już nie wiedziała na koniec Waszej kadencji że tak powiem PiSu. Czy Tusk jest Niemcem, czy jest, czy jest Ruskiem, no to, to było straszne. I teraz po tym jak PiS przegrał te wybory, można mówić, że to przejęcie TVP było bezprawne. Ale wy pan co? To było jak z Wąsikiem i Kamińskim. Wiadome było, że pójdą siedzieć, i też było oczywiste, że prezydent Zeduda ich ułaskawi. I tak samo było z TVP. Bo wiadome było, że należy się wyczyszczenie tego ścieku totalnego. I pytanie było tylko kiedy. No, że opozycja zrobiła to brutalnie. Ja uważam, że to było bardzo dobre, ponieważ dwa-trzy miesiące pracy nowego TVP, które wy nazywacie Neo TVP, moja babcia do mnie dzwoni i mówi: Ja nie wiedziałam, że oni tak kradli. Ja nie wiedziałam tego, ja nie wiedziałam tamtego, bo moja babcia miała tylko TVP. Wie pan? I pan doprowadził do tego. Że ja przez pięć lat miałem problemy z rozmawianiem ze swoją babcią. To jest w ogóle chore. I okej, okay, jak rozmawialiśmy tutaj, czymś powinna zajmować telewizja publiczna i prywatna, to ja wychodzę z założenia, że jakby pan pracował u Stanowskiego przykładowo, albo Uborka, albo w TVN, to pan mógłby sobie mówić, co pan chce. Dlaczego? Ponieważ są prywatne podmioty. Ponieważ jak Stanowskiego programy nie będą się sprawdzały, to będzie miał mało wyświetleń i nie będzie miał sponsorów, dlatego to musi być na wysokim poziomie. Tak samo TVN. To są prywatne pieniądze. A pan za moje pieniądze i pieniądze innych podatników naszczuł moją babcię na mnie. I jak pan się do tego odniesie? Bo nie ma problemu z tym, że, że pan ma takie poglądy, część pan nie ma. Każdy ma prawo do swoich poglądów, tak? Ale pan za moje pieniądze, za pieniądze podatników innych, milionów ludzi takich jak ja, Doprowadził do tego, że TVP było jednym wielkim hamstwem, którego nie dało się oglądać. I proszę się nie dziwić, że nikt tego tego nie żałuje w, teraz, w tym momencie. Co ja mogę doradzić panu w kwestii relacji z babcią dziadkiem? <laughs> Może warto rozmawiać po prostu o tym, co pan uważa, co ona uważa. Co ja mogę powiedzieć? To są sprawy osobiste. I. Jeśli mogę powiedzieć, że... kilkudziesięciu milionów Polaków, wie pan. Słucham? Podzielone rodziny. Nie zrozumiałem, Bartek jeszcze, mówi, jeszcze warto rozmawiać, Ale wy nie chcieliście rozmawiać, bo moja babcia dowiedziała się, ja chociaż nie popieram Konfederacji, to moja babcia dowiedziała się, że istnieje coś takiego jak Konfederacja. Dopiero jak, jak to pan określa, Neo TVP zaczęło nadawać i zaprosili Męcena, bo taka do telewizji polskiej. Przypadek? Dobrze, mówiąc serio, jeśli mówimy o, o tym podziale społecznym, podział istniał i głównie. głównie Okej, okay, no pan mówi o zaszczuciu, tylko pan też nie widzi zaszczucia strony prawicowej, nie widzi sposobu, w jakim wypowiadano się o ludziach innych poglądów. Nie widzi Pan tego, że. Były manifestacje... Jaki, jaki mogę, mogę, mogę teraz... Ja, ja pana słuchałem. Proszę, proszę, e, nie proszę widział, pan, nie widział pan manifestacji środowisk lewicowych, które szły z transparentem... Przepraszam, ale wypierdalać, bo takie słowo padało to wobec straszne. ludzi, Jak którzy... może takie słowo w ogóle paść w przestrzeni publicznej? Ja uważam, że należy no, wiesz, raczej unikać. Tylko cytuję moment, mówi, tylko cytuję ty przekaz, przekaz, który był wobec ludzi inaczej myślących. I pan teraz znowu wrzuca kwestię słów, które wypowiada polityk po tym, jak latami ludzie, właśnie nakręcani przez, jak się domyślam, ulubione okay. przez pana stacje, nakręcani negatywnie przeciwko niemu. Przecież nie widzi pan na przykład, że zaszczuwana jest prawa strona. Więc powiem tak, jeśli mówimy o przestrzeni publicznej, i o przestrzeni prywatnej, to tutaj każdy musi odpowiadać sam za siebie. To jak pan rozmawia z swoją babcią, to jest pańska sprawa. To jeśli mówimy o przestrzeni publicznej, to po prostu spójrzmy na pełen kontekst, na to jak wygląda sytuacja w mediach, i jak działa się wobec grup prawicowych, czego najlepszym przykładem jest to, że przed tym programem właśnie pan Maciej Orłoś powiedział, że ze mną nie należy rozmawiać. Ja na przykład... I to znowu, mówię o, so o swoim osobistym doświadczeniu. Ale dałem przykład ministra Radosława Sikorskiego, który tylko dlatego, że się ze mną nie zgadza, a ja mam nazwisko Pereira, to mnie wysyła do Mozambiku. Mówimy, to ty cytowałeś słowa Tomasza Lisa, za którego pozwałem. Pan Maślak na przykład, który teraz jest gwiazdą tego TVP, mówi o mnie pół Polaku. Więc jakby wyważmy, tak? Bo się nagle okazuje, że to ten brak tolerancji jest po tej stronie która uważa się za tolerancyjną która uznaje że skoro ja się z nimi nie zgadzam to można mnie wykluczyć ze społeczeństwa można powiedzieć że nie jestem Polakiem no dobrze pan tutaj podał przykłady konkretnych jednostek które wyrażają swoją opinię ale to jest opinia według powinna reprezentować interesy Wszystkich Polaków. Ja bym pana, pana nigdy. nigdy tak, tylko tak. Informację. Ja nie jestem ministrem spraw zagranicznych, ale bym pana nigdy nie wrzucił z Polski, bo pan ma inne poglądy niż ja. Więc jakby to nie jest tak, że to jest tylko opinia, i to nie jest tak, że e, ją wypowiedział byle hejter. To powiedział obecny minister spraw zagranicznych, wówczas europoseł i były szef dyplomacji. No dobrze, no pan podaje przykład ministra spraw zagranicznych. Okej, okay. i z tym się należy nie zgadzać. I tutaj w tym przypadku, jeśli widziałem tej wypowiedzi, jeśli taka by wypowiedź była, no to jest pan ofiarą. Tak, jest pan ofiarą i tak nie powinno się robić. Ale TVP robiło przez 8 lat dokładnie to samo albo i gorzej. I TVP robiło to za pieniądze naszych podatników. Nie znajdzie pan, pan niczego. Pan cał... Nie, 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 moment. Nie znajdzie pan niczego, co by wykluczało kogoś ze społeczności, co... ktoś by powiedział, że nie wiem, kogoś należy wysiedlić. Ideologia LGBT. Ale jest coś takiego jak ideologia LGBT. To znaczy będziemy udawać, że nie istnieje. Tak naprawdę. naprawdę? <laughs> pan sobie włączy. Nie wmawianie, ludziom, że, wmawianie ludziom, że LGBT to zaraza idąca. Y, nie, pan, do ale widzi pan. No, I to jest ten problem, bo y, pan no bo komunikuje się komunikuje nagle... się w tym momencie no jest, ze mną, nie, nie. posługując się manipulacjami TVN-u. Bo... E, jeśli ja, nie szpoli nie się TVN-u. No. Proszę pana, jestem wykształconym człowiekiem, który na co dzień czyta książki, bardziej, bardziej czyta książki niż w telewizję. I TvP zacząłem oglądać, przestałem oglądać dawno, dawno temu, zacząłem oglądać znowu, teraz z ciekawości, kilka wydań po tym, jak opozycja wygrała wybory, żeby zobaczyć porównanie. No i mam takie porównanie, że teraz mogę sobie włączyć TvP i zobaczyć wszystkich polityków. I czy to jest wysoka jakość programu, czy nie, to jednak nie ma tam szczucia na jednych czy na drugich. Pokazywali Morawieckiego, pokazywali Tuska, pokazywali e, przedstawicieli Konfederacji, mówili o wszystkim. Natomiast e, jak pan e, sprawował władzę w TVP, no to tego nie było Jeśli Jak pan pracował w TVP, no to tego nie było. I tutaj już nie, no proszę nie zakłamać rzeczywistości, tak? I jak pan mówi, że ja posługuję się tutaj manipulacjami TV, no jestem od tego zryki, jestem przeciwnikiem. Wie pan co, i TVN-u jestem przeciwnikiem e, dawnej, w tym, w tym momencie, Republiki, telewizji Republiki. E, po prostu czer wiedzę czerpię z innych źródeł, tak? Ale nazywanie e, ideologią LGBT i straszenie tym e, w szkołach, tak? Bo tak było i przekazywanie tego za pieniądze podatników, jeszcze raz, za pieniądze podatników w telewizji, no to jest szczucie. I teraz proszę powiedzieć, no jeśli to jest taka ideologia, ja widziałem to nieraz na pasty CVP, może nie na żywo, ale widziałem screeny gdzieś tam na Twitterze, czy tam na Iksie teraz, wrzucane, co tam się dzieje w tym TVP, no to powiem panu, że to było straszne. No i, i ja mam wielu przyjaciół, którzy są homoseksualistami. Są świetni ludzie i ci ludzie w pewnym momencie zaczęli się zastanawiać, czy, czy, czy z nimi jest wszystko okej, okay, bo przekaz, Telewizji, która powinna być publiczna i która powinna traktować równo wszystkich, był taki, że oni są gorsi, oni są wykluczeni i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, a ja panu, panu zadam pytanie, kluczy, jeśli, mogę, jeśli mogę panu przerwać, a uważa pan, tak po pierwsze, jeśli chodzi o ideologię LGBT, to odsyłam do Wikipedii, można tam zobaczyć. Nie mówię, że to jest źródło najczystszej prawdy, ale jest Chcia tam dużo że materiałów. Jest wiedzy? Nie, nie, powiedziałem, że jest tam parę materiałów, które mogą no, pomóc które mogą pomóc ustalić, że istnieje coś takiego jak ideologia LGBT i tyle. Moje pytanie jest inne. Czy pan na przykład uważa, że dwunastolatka powinna mieć prawo do tranzycji bez zgody rodziców czy lekarza? Czy uważa pan, że jest w porządku, że w dzisiejszym dlaczego pan, świecie... Dlaczego pan mówi, dlaczego pan o 12-latce, która. No to 15 lat nawiązuje Pan do tego? To 16 znaczy 15 nawiązuje, Dobra, nawiązuje Pan do tego, że. Ja, ja mówię Panu o tym, że CVP szczuło ludzi. Daję Panu przykłady, na przykład mniejszości. E, że szczuło ludzi, bo Pan też się powołał, że jest Pan mniejszością. Powiedzmy, no, jest Pan pochodzenia portugalskiego, akurat ja w tym nie widzę nic złego, a nawet pewnie z Pana, e, z pana aperycją, to w Polsce dobrze Pan sobie radzi, już tak żartując, ale wracając do tego. Pan przedstawia siebie jako ofiarę, a sam pan był katem przez 8 lat, i pan, czy pośrednio, czy bezpośrednio, to przykładał do tego rękę. No i rozumiem, teraz chce pan wywinąć kota ogonem i znowu tutaj wrzucić coś z lewicy, tak? Że czy 15 -latka, czy szesnastolatka, wie pan Nie, to? Nie, bo mówiłem. E... Dobrze. Okej, okay. okay, dobrze. Myślę, że tak szczerze, jak słucham was, to możecie gadać najbliższe trzy godziny beze mnie i czuję się trochę niepotrzebny wówczas i to bardzo mnie boli. Myślę, że. Nie mi się za 130 razem, więc. Myślę, że myślę, że padły wszystkie kwestie, do których teraz Samuel Pereira może się odnieść. Dziękuję Dobre, bardzo, telefon. Dziękuję. Bardzo. dziękuję. Powiedziałem, yy, przykład tranzycji był dlatego, żeby zobrazować, że problem i debata wokół ideologii LGBT istnieje. Tak? Znaczy... Ale szczuliście na osoby homoseksualne? Tak. To daj mi pytam, jeden przykład. Pytam, czy szczuliście? Okej. Okay. Eee, jako TVP. TVP przegrało w sądzie koniec z publikacją inwazji LGBT. Jak donosi prezesa, w wtorek Sąd Okręgowy w Warszawie, orzekł, że telewizja TVP, publikując materiał inwazja LGBT, naryszyła dobra osobiste osób przedstawionych w dokumencie oraz organizacji pozarządowej kampania przeciw homofobii. Sąd orzekł zakaz rozpowszechniania filmów w całości oraz fragmentach w jakikolwiek sposób, a także odszkodowania na rzecz organizacji społecznych działających na rzecz społeczności LGBT w wysokości 35 tysięcy złotych. Gdzie masz to oszczucie na osoby... O innej orientacji. No ja mam się jeszcze raz, to przeczytać. No samo. No to obejrzyj sobie inwazję. A nie, przepraszam, nie muszę obejrzeć, bo została zdjęta z internetu. E... Słuchaj, to na Wasze szczęście to wszystko zostało zdjęte. No nie, to nie jest na Wasze szczęście, bo gdybyś obejrzał, to byś sam mógł stwierdzić. A tu jeszcze mam na migrantów. Że... W Sądzie Policyjnym w Warszawie zapadł wyrok nakazujący TVP emisję przeprosin pod adresem uchodźczyni z Czeczenii w 10 tysięcy złotych na organizację wspierające uchodźców. Tak. Bo mówiliśmy o tym, że samorządy tak. zgodziły się na nielegalnych migrantów. Są, I, uwaga, to was, was nie lubią. I uwaga, dzisiaj sam Donald Tusk już nawet teraz też jest przeciwko migracji. Mhm. Ale nie, tak, ale moment, nie moment, moment. Chciałbym jakby poważnie, a nie tak po łebkach, nad tym przejść. Jeśli mówimy o filmie Inwazja, on pokazywał właśnie to, ten problem, z którym się dzisiaj mierzymy: to znaczy z promowaniem czegoś, co jest niszowym punktem widzenia i bardzo ideologicznie niebezpiecznym, jako normy. I robiono to w taki sposób sztuczny, że sprowadzano ludzi na wszystkie te manifestacje, żeby wywołać wrażenie tłumu i że większość uważa w ten sposób. Dam przykład bardziej taki przyziemny, który każdy może sprawdzić. To znaczy włączając Netflixa, HBO czy inną jakąś bardziej znaną taką obecnie platformę, można zobaczyć jak w bardzo prosty sposób stosuje się pewnego rodzaju inżynierię społeczną. Czyli promuje się pewne zachowania, które są... Mniejszością, jako co najmniej równorzędne i tak często wydarzające się w rzeczywistości, jak, jak to. Może to jest to, jest. o czym ty mówiłeś wcześniej. Może ja to, to jest, jest chyba. Może to jest odpór e, waszej narracji. Aha, czyli to jest. Dlatego Netflix może, na przykład pyta. w scenariuszach nie ocenia, czy. E, może jest tak poczekaj, wiele... tylko, czy film jest dobry i serial jest dobry, tylko, czy jest w nim. Wystarczająco dużo wątków e, dotyczących czarnoskórych, tego nie i tak dalej. Nie będę w tym wiarygodny, jak zacznę tego bronić. E, natomiast e, nie mieli z wami, nie miały z wami lekko te środowiska i e, myślę, że chociaż to jesteś tego świadom. Chociaż nie, tego znaczy, jesteś świadom. Właśnie, nie, nie zgadzam się, ponieważ jest tu po, pomylenie pojęć tego, że się mówi o pewnej ideologii, co więcej, w telewizji polskiej pracowali i wciąż pracują ludzie, którzy mają orientację homoseksualną. I niektórym z nich też przeszkadzało to, że się robi z tego jakąś tam politykę, z tego z kim oni chcą sypiać. Dam przykład, bo ja akurat to, ten serial obejrzałem od deski do deski i mnie najbardziej zaskoczyło. Nazywa się Zbrodnie, e, Zbrodnie z Walhali. I tam się pojawia taka, taki motyw, że nagle detektyw w ogóle tego nie ma w wątku. Nagle idzie do klubu, ma, y, współżyje z mężczyzną i wraca wątek do, do tego, no, co było. Więc w ogóle gadamy. Yy. O tym, że to jest wciskane. Nie mówmy, że tego nie ma, bo to widać po prostu na każdym kroku. Czy możesz teraz powiedzieć prosto, że ty Samuel Pereira uważasz, że osoby homoseksualne są tak samo wspaniałe i super jak osoby heteroseksualne i nie masz y, żadnych y, obiekcji, żeby były dokładnie tak samo traktowane? Tak, uważam, że człowieka nie powinno się oceniać pod kątem tego, jaką ma orientację. No to super. Chociaż tyle mamy. Poproszę o telefon. Halo, halo. Halo. Cześć, witamy. Dobry wieczór. Cześć, Krzysiek. Pierwsza sprawa, gratulacje za kanał Zero, który porusza ciężkie tematy, zwłaszcza na przykład debata CPK, Świetna robota. Dziękuję. Jeżeli... Przechodząc do tematu, tutaj gościa, Samula, Samuela Deiry, Jedna rzecz, która nie padła na debacie. Czy, cytując tutaj e, pana Roberta Mazurka. Czy to, co ty mówisz, Samuel, to jest bez udziału świadomości, czy z udziałem świadomości? E, mianowicie, e, to, co wszystko się działo w TVP, czy, 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 czy to jest, e, wiesz, bez udziału świadomości cała e, propaganda, która tutaj trafia... Mm, która było, te informacje, które tutaj na antenie padały, czy to jest tak bez udziału świadomości, czy z udziałem świadomości tutaj pana Samuela Pereyry? Pytanie z tezą. No, pytanie z tezą. No, natomiast, yy... Z tezą, jak wszystkie dzisiaj, jednak możesz się odnieść. A do czego mam się odnieść? Do tej tezy. To jakie jest pytanie? To może jak pan sformułował no... to w formie pytania, będzie mi łatwiej. W skrócie, czy ty wierzysz to, co mówisz? Parę razy padło już tak, tutaj, to, że, że, to, że, że na antenie TVP jest... No, no to jest pytanie z tezą, że padło, że jest propaganda i nie jest mile widziana przez nawet zwolenników WPS-u, bo ta bajka została przesunięta za daleko i teraz to, co ja chciałbym usłyszeć, to jest, czy to jest z udziałem świadomości, czy jednak bez udziału świadomości, że jest wiara w to, co tam było powiedziane, że to jest tak mm, po prostu... Okej, okay, tak? Odpowiede odpowiedziałem na pytanie Krzyśka, że tak, wierzę w to, co mówię. Nie wiem, czy satysfakcjonuje pana ta odpowiedź. A, z udziałem świadomości, tak? Cytując tutaj pewnego <laughs> tak, pana. Jestem, jestem w pełni świadomy, tak. Tu i teraz. Pan Samuel Pereira twierdzi A... wprost, że nie jest niepoczytalny, jeśli o to ci chodziło. Nie, nie o to chodziło, bo najczęściej jak Robert Mazurek zobaczył, że któryś polityk że tak powiem, mija się z prawdą. Zazwyczaj rzucał tutaj taki fajny, fajny argument, że czy polityk mija się tutaj, czy Polityk to mówi z udziałem świadomości, czy bez udziału świadomości. Dobra, myślę, że na... myślę, że mamy to wyjaśnione. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy za telefon. Eee, trzy ostatnie telefony. Proszę, ja widzę, że to jest Zbigniew Boniek. Postanowił. <laughs> nie wiem, czy to można cytować. No, co to jest Bigniew Zawsze można cytować. Zawsze? Zawsze. Co on toli? Pierwszy raz go słucham. Myślałem, że to kawał syna jest gorzej, żeby nie było wątpliwości. Chodzi o Samuela P. To jest, rozumiem, ta tolerancja. No, chyba ci nie lubi. Tak, bo mu kiedyś wypomniałem, że brał udział w reklamie piwa. A nie jest to dość, nie jest to sportotyp. Chyba cię nie lubi, bo zarzucałeś mu kolabo z Jaruzelskim. Nie, nie, to akurat było później. Zaczął nie lubić w momencie, w okay. którym mu wypełniałem reklamę z piwa. Rozumiesz. To no, nie będzie tu wielkiej miłości między wami. Trudno. E, trudno. Może będzie z jednym z trzech ostatnich widzów, którzy się dzisiaj do nas dodzwonią. Halo? Halo? Witam. E, dzień dobry. O, kobieta. Dzień dobry. Dzień Dzień dobry. Ja bardziej nie pytanie, ale chciałam powiedzieć, że to jest po prostu niesamowite, jak całe środowisko PiSu zawłaszczyło sobie Polskę. Mam tutaj na myśli to, że pan Samuel Pereira powiedział na początku tego wywiadu, że działa w interesie Polski. I to jest po prostu zadziwiające, jak do tego doszło, że interes polski. I racja, polska racja stanu jest tożsama z działalnością PiSO. u Także tyle, dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja w sumie na początku to zapytałem, skąd ta definicja polskiej racji stanu i dlaczego ona jest właśnie tak. związana z partią. Ja, ja jedną rzecz, która mi, mi umknęła, a tego co Pan poprzednio wspomniał, że brakowało mu innych głosów. My mieliśmy taki problem w 2016 roku. Krótko wspominki, wtedy z Dawidem Lichtajnem odpowiadaliśmy za publicystykę, czyli to, co jest programami gadanymi, że ludzie siadają i rozmawiają. I wtedy w Gazecie Wyborczej podjęto decyzję bojkotu, że ludzie z Gazy Wyborczej przestali przychodzić do telewizji, dostali zakaz przychodzenia. Pani Wielowiejska zrezygnowała z programu, który miała. Zaproponowaliśmy program jednej z dziennikarek Newsweek. Też odmówiła, bo miała zakaz. Dwóch publicystów z gazety wyborczej i z tygodnika powszechnego chciało pisać dla portalu TVP, ale powiedziało, że źle to zostanie odebrane przez kierownictwo. I uwaga, najlepszy przykład, mówię odnosząc się do tego problemu, który rzeczywiście uważam, że jest realny, bo zawsze warto dyskutować. To Marcin Celiński, który miał program w telewizji polskiej bardzo lewicowy, bardzo antypisowy dziennikarz który, który któremu daliśmy program w Telewizji Polskiej, prezentował tam swoje poglądy i raz wywinął taki numer, że chciał, zaprosił Tomasza Piątka, jego prawo, ale uwaga, uznał, że w momencie, w którym doszło do Brexitu, temat Brexitu jest mniej ważny niż Tomasz Piątek, a później po rozmowach on stwierdził, że to pan Tomasz Piątek będzie komentował Brexit. I kiedy nie było na to naszej zgody, bo uznaliśmy, że wydanie specjalne Brexitu wymaga jednak lepszych gości. Rzucił papierami, a później się okazało, że on wydawał książkę Piątka. Mówię o tym dlatego, że my też widzieliśmy tę potrzebę i wciąż ją widzimy, dlatego tu jestem, żeby rozmawiać, żeby wymieniać się poglądami. Nie wielkiego poglądali. pecha. Gdyby tylko ludzie się zgodzili, stworzylibyście medium, gdzie każdy miałby dla siebie jakąś przestrzeń. Ale nie widzisz, pewien, nie widzisz w tym pewien problem, że lewa ja widzę strona. W tym co innego, po że, zmianie w 16 roku, że tak wiele osób sama, uznawało... sama wyłączyła się z dyskusji. Widzę w tym problem taki, że tak wiele osób uznało za obciach współpracę z wami w pewnym momencie. A, czyli dlatego nie chciało prezentować swoich poglądów. A może to było wygodne, bo dzięki temu można powiedzieć: oho, tam nie ma lewej strony, nie, nie może się wypowiadać. Ja myślę, sami, że to, to była kwestia wchodzimy. obciachu. Mhm. I tak samo politycy. Tak samo Policja Platformy. Może wiedzieli, tak, no. że jak przyjdą do TVP, to dostaną trudne pytania. Jakby, tak jakby ktoś mnie stalkował dzień w dzień, tak jak wy to robiliście na korytarzach Sejmu, to też bym potem nie chodził do programu. A to w takim razie Justyna Dobrusz-Ora, czy to jest ten dobry stalker? Też stalking? jest stalkerka. A... Ona też jest stalkerka. Jest zły, no właśnie. Jest dobrze przynajmniej jakby rozróżniamy, bo ja uważam, że dobrze jest zadawać pytania, a poseł w Sejmie tam nie jest dla przyjemności, tak? Można zadawać pytania. Pytania, <laughs> które dzisiaj określałeś jako pytania z tezą a można też naskakiwać na gościa tak jak to robił Kłeczek, który jak powiedziałem, ma w tym nieprawdopodobny talent. Uważam, że w Polsce nie ma innej drugiej takiej osoby, która bez górnieniem no tak, ty jest chodzisz... w stanie przez minutę napastować swojego rozmówcę. Biedny. A może gdyby przychodzili przygotowani, to nie mieliby takiego problemu z Kłeczkiem. Myślę, że to nie była kwestia przygotowania. A ja myślę, że była, bo to jest tak, że wiedzieli, że przychodząc do TVP dostaną trudne pytania, które gdzie indziej nie dostaną. I teraz sam stwierdzasz, i to jest twoja opinia, do której masz prawo, mhm. i wiele osób tak e, uważa, że telewizja polska źle czy w jakiś sposób niepoprawny, nieodpowiedni o w ten sposób krytykowała Donalda Tuska. To pokaż, która telewizja teraz dobrze krytykuje Donalda Tuska, robi to w sposób profesjonalny, tak jak się powinno. Nie chodzi o to, co robi teraz, która telewizja. Nie, bo Rozważamy ja rozumiem, no DVP jest na najgorsza, kto des... to robiła. To kto to robi lepiej? Tak, wszyscy to robią Wobecna lepiej. Tak? Tak, wszyscy to robią to, lepiej Na telewizja wszyscy to robią lepiej niż w platformie na ręce. Jeszcze nie zaczęła. Myślę, że nie, za... Myślę, że nie zacznie. Myślę, że będzie miał z tym ogromny problem. Już ten pierwszy wywiad na kolanach zdobiony przez przedstawicieli trzech telewizji był znamienny. To była bardziej korea północna. Natomiast nie zmienia to faktu, że Wy po prostu zniszczyliście media publiczne i zniszczyliście kulturę mediów publicznych. I teraz Wasze potrzeby do recenzowania następców są łagodnie mówiąc nie na miejscu. Mam wrażenie, że trochę uciekłość jakby od sedna problemu, bo mówimy o tym, że jeśli krytykujemy. Telewizję polską, że w nieodpowiedni sposób patrzyła Platformie Obywatelskiej na ręce. To Ale dlaczego? z chęcią będę za kilka lat przeanalizuje, co zrobiła nowa telewizja w kwestii patrzenia na ręce Platformie Obywatelskiej. Platforma Obywatelska przykład. dopiero co przejęła władzę. Już masz przykład podania z... sondażu, mam, który jest. Mam, yy, uważasz, że. Już powiedziałem, to wygra ci, wybory... Mam przekonanie, że nie będzie z tym dobrze. To znaczy, że. Niestety tak zaniżyliście standardy telewizji publicznej, I że no, no, 2015... one zostaną podtrzymane. Dobra, teraz będą powiedz... robić to, co wy, bo Z będą skakać uważa, przez, tak 15... samo, przez tak samo za, nisko zawieszoną poprzeczkę. Serio uważa, że przed 2015 rokiem media publiczne były na wysokim poziomie? Serio tak? uważam, że były na wyższym niż potem. Mhm. Masz tak. Nagłówek presa, 22 grudnia. Główne telewizje informacyjne uznały, że przesłuchania prezydenta nie warto transmitować. I mówi pan Konrad Piasecki. W braku transmisji nie widzę, nie widzę problemu. Materia tego przesłuchania nie była sprawą najwyższej wagi dla Polski. Ależ oczywiście, że to <coughs> w tym czasie były transmisje z procesu Matki Madzi. Że, to, że przesłuchanie Bronisława Komorowskiego nie było transmitowane, to ale jest żałosne. I takich żałosnych rzeczy też była masa. Natomiast wy to podnieśliście no, krytykę do działań polską, dlatego o tym rozmawiamy, ale nie może przed 2015 rokiem nie propagandy. było propagandy. Nie, ja sztuki to w ogóle przesadzam. TVN uprawia sztukę, wy uprawialiście. E, Łomkę? E, Napierniczanie młotkiem. No, tak, okay, uważasz, że telefon Fajny był sztukę. ten telefon, on trochę nam przeszedł e, bokiem e, od tego widza, który mówił o swoich relacjach z babcią. Bo ja uważam, że wy przez te 8 lat naprawdę zrobiliście wodę z mózgu starszym osobom. Totalnie im zrobiliście wodę z mózgu, i myślę, że ty to wiesz. Przedstawiając Masz prawdziwy tego, punkt widzenia. Nieprawdziwy punkt widzenia. A przed, przedstawiając taki punkt widzenia, jaki Wam się wydaje prawdziwy. To jest zupełnie co innego. Je, prababcia mojej żony. Jak ma... Nagle zmieniła się jej kolejność kanałów i, 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 i wpadła w TVP Info, w tą pętlę TVP. E, to, to po dwóch, trzech latach. Ona mnie tylko pytała, czy naprawdę Donald Tusk to jest aż taki złodziej. Ona, ona miała już totalnie przeżarty mózg przez, przez waszą propagandę, i wydaje mi się, A że. Co ty jej mówiłeś? Co Mian ja jej mówiłem? Ja mówiłem, żeby przełączyła kanał. Okej, okay. na który? Na inny. Sportowy. Na inny. Okay. Na kanał sportowy. Znaczy czy wiesz, że to no, tak. dlatego powiedziałem panu, że jakby relacje z babcią, bo wiemy, że w rodzinach są różnego rodzaju konflikty i spory, więc... To nie jest kwestia Ale to nie jest czujesz istotne. nigdy odpowiedzialności za... E, e, nie pozwalasz czasami dokończyć. Dobra, bo, przepraszam, który, według mnie jest istotny. Nie mieszajmy dwóch rzeczy. Są spory w rodzinach o różne kwestie. Czasami o, nie wiem, kolor kostki brukowej, czy tak. ściany. I to, że czasami w to wplątuje się polityka, jest trudne i bolesne. Ale nie udawajmy, że to jest tylko i wyłącznie kwestia mediów, albo że media mają jakiś znaczący na to wpływ. Bo tak naprawdę, jeśli jesteś świadomym widzem, ale masz też otwarty pogląd na to, żeby ktoś inny miał inne zdanie, to to ci wystarczy, bo możesz funkcjonować z kimś, kto y, ma inne poglądy niż ty. Ja tego się trzymam i tego... Y, możesz i funkcjonować, radził... Z kimś, kto ma inne poglądy niż ty, o ile ta osoba nie zacietrzewiła się na skutek waszej propagandy tak bardzo, że już nie chce rozmawiać. I Aha, a Ryszard e... Cyba, który z nożem rzucił się. To był wariat, i... tak samo jak mieliśmy na potęgę potem produkowanie wariatów przez kolejne lata. Propaganda to jest fabryka wariatów. Mhm. I nie mam wrażenia, że ta fabryka zaczęła działać na półgwiska kilka lat temu, tylko mam wrażenie, że została rozkręcona. Ale Ryszard Cyba był w 2010 roku. Ja wiem, dlatego o tym... mówię, że nie oszukujmy się, że ten spór. Jakoś nie wiem, powstał kilka lat temu, bo nie powstał. Nie masz poczucia, że ten spór jest gorętszy niż był kiedyś? Teraz? Mhm. Jest, ale myślę, że to jest wypadkowa kilku różnych czynników. Z pewnością tego, jak media funkcjonują. Tu się jestem w stanie zgodzić, ale ogólnie, bo widzę, to mówię o mojej obserwacji jako osoby, która no jednak się tym światem interesuje mediów. Widzę główny problem w mediach społecznościowych, ale też nie widzę na to za bardzo rozwiązania, bo jestem przeciwko cenzurze jako takiej. Ale widzę to, że, mm, że ludzie też prześcigają się w tym, żeby mocniej dowalić, zamiast wymieniać się argumentami. Jeśli mam wspominać sobie na przykład Twitter z 2009 roku, e, był dużo ciekawszy, bo ludzie też wymieniali się tam jakimiś ciekawymi e, informacjami, opiniami, a część ludzi, którzy wtedy działali aktywnie, Odeszło z tego Twittera nie przypadkowo. Stało się to takie miejsce na walanki. Facebook podobnie. Tylko teraz dotykamy sedna, bo spór dotyczy tego, czy my dajemy drugiej stronie się wypowiedzieć. A dzisiaj mieliśmy najlepszy przykład, że to środowisko, które uważa się za tolerancyjne, uważa, że ta druga strona nie ma prawa bytu. Przecież mówią otwarcie o, nie wiem, delegalizacji partii politycznej, którą, która reprezentuje kilka milionów osób. I to jest co ta partia uważa, co ma w swoim programie, bo każdy ma inny program, co więcej te programy czasami się zmieniają. Tylko jestem tu też po to, żeby powiedzieć, że warto debatować, warto rozmawiać i wymieniać się. <laughs> nie, no, sobą. Się... Gdzie były te debaty przez te lata w TVP? No w TVP właśnie. Tak, naprawdę. Tak? Nie u Konrada Piaseckiego. Naprawdę uważasz blur, TVP za medium, e, e, które prowadziło rzetelne, uczciwe debaty dające się wszystkim wypowiedzieć. Widziałeś naprawdę Miłosza tak. Kłeczka w akcji Arcymisz zbrodni po prostu. że Kłeczek zajmuje się polityką, i ty masz mu za złe, że on zadaje za trudne pytania polityczne. Nie. No po prostu rozpłacze się. No. Nie to za są trudne. E, czy to że głaszcze pod główce jednego, a potem napastuje przez minutę drugiego. To nie jest to samo. Owszem, obaj potem się wypowiadają. Na sam koniec powiesz, obaj się wypowiedzieli, ale to nie jest to samo. No tak, tylko że nie rozumiem twojego współczucia do polityków, którzy są konfrontowani z trudnymi pytaniami. Nie, to jest współczucie dla po widzów, którym, którzy muszą nie, nie. to oglądać. W momencie, w którym mm, dziennikarz wyszedłby ze swojej roli, bo nie wiem, oplułby kogoś, zwyzywał, czy zachowałby się w jakiś sposób nieodpowiedni, rozumiem taką dyskusję, ale to, że Kłaczek zadał trudne pytanie politykowi. tak wygrażający i... palcem my... swoim gościom, to nie jest swoim zdaniem wyjście z roli, tak? Poczekaj, mówimy o którym, którym konkretnie momencie, bo wydaje co, mi się, że to nie do końca tak było z tym palcem, że najpierw jemu wygrażał polityk, ale dyskusja wie, że jest gorąca w a, studiu. No. No to, ale nie gdy jest gorąca z uwagi na prowadzącego. To jest najważniejsze. Tak, tylko nie pozwólmy wytrącić tego, co jest podstawowe, żeby każda strona miała możliwość wypowiedzenia się, a nie, że uznajemy, że po jednej stronie jest prawda objawiona, i racja i. Pan Donald Tusk po prostu przychodzi i on jak chce przyjąć telewizję, to on chce z niej zrobić kwiatek po prostu i zasadzić tam samo dobro, a po drugiej stronie są tylko źli ludzie, którzy po prostu nienawidzą i szczują. Dobrze, ostatni telefon na dzisiaj, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Samuelu, mam jedno pytanie, no, w zasadzie dwa pytania dla Pana i propozycje. I to takie krótkie w sumie, także spokojnie, zdąży się Pan wyspać do jutra. Pierwsze moje pytanie jest następujące. Czy za Pana czasów w TVP partia rządząca była celowo prezentowana w telewizji korzystniej niż partia opozycyjna? Krótko. No, pan pewnie zna odpowiedź. A w jakim sensie korzystniej? No korzystniej. Czy stosowali Panowie taką propagandę, żeby partię rządzącą przedstawić gorzej? A partie opozycyjne lepiej, a partie opozycyjne gorzej. Czy tak było, czy nie? To jest znowu, proszę pana, pytanie z tezą. Ale nie, proszę sformułować. nie, nie, nie mówić... pan może odpowiedzieć. No oczywiście, że mógłbym odpowiedzieć, pa, no dlatego tak, odpowiadam. To jest pytanie z tezą. Bo musielibyśmy no dobrze, się mam, odnieść. Pan, moment, no to musielibyśmy się odnieść. Nie tak, uważam, że przedstawialiśmy sprawy tak, jak były one, jakby realnie. Wraz z kontekstem tych wydarzeń i dokładnie pokazując prawdę, tak jak mówiłem, tam gdzie leży. A to, że to nie przeszkadza jakimś politykom, no to nie jest tak? moja, moja sprawa. Dobra. To drugie pytanie. Gdyby było inaczej, gdybyście panowie stosowali propagandę i, i przedstawiali partię rządzącą mniej korzystnie, tak? to rozumiem, że pan jako dziennikarz tak naprawdę pana istnienie przestałoby mieć jakikolwiek sens, tak? Nie. Nie. Okej. Okay. No to dobrze, że Pan tak powiedział. Ja mam w takim razie na koniec propozycję do Pana Krzysztofa. Niedawno u Pana Krzysztofa pojawiło się dwóch Panów świetnych specjalistów od wariografu. I proponowałbym, żeby przygotować dla Pana kilka pytań. I czy chciałbyś Pan poddać takiemu testowi? Myślę, że Pan Krzysztof na spokojnie przygotuje takie pytania, aby nie były one tezą. Natomiast, żeby pan mógł się uwiarygodnić, bo myślę, że wielu ludzi w moim wieku ma takie trochę odczucia, że nie jest pan sobą zbyt wiarygodną, a będzie mógł się pan tak odkupić. Dziękuję bardzo. Co ty na to? Przywiązać, fariograf? Jak wszyscy goście będą poddawani, nie ma problemu. Nie, nie Chciałbym cię wszystkich zobaczyć, o ciebie. A, widzisz? Właśnie nie. właśnie dotknąłeś się problemu. problem. Jednych podwariograf, innych nie. No bo niektórzy wzbudzają zaufanie, a inni ja nie. No widocznie ty nie wzbudzasz. Według ciebie i według tego. Według pana. tego pana, no dlatego ja. zaproponował. Rozumiem, że odrzucasz tą propozycję. Uważam, że wszyscy powinni być traktowani jednakowo. Czyli odrzucasz. Jako, że yy, tak nie, nie będzie. Może no. że wszyscy. Słuchaj, w czwartek 8 godziny publicznej. 0 będzie Jakub żółczyk. Po co ja mam go yy, pinać pod wariograf. No na przykład, żeby spytać, czy interesował się losem CPK przed wyborami, czy dopiero potem, jak już zagłosował, zaczął się nagle tym interesować. wydać 2,5 tysiąca złotych na badanie wariografem, żeby go spytać, Znuby. czy się interesował CPK? Myślę, że jak zainwestujesz, to może też w innych sytuacjach. Dobrze, a to zapytam inaczej. Jak Jakub Żulczyk zgodzi się podać badaniu wariografem, to ty też się zgodzisz? Nie podała mi się ta formuła, ale zastanowię się wtedy rzeczywiście. Zastanowisz się. Tak, tak. Rozumiem, że to będzie, się, to wiesz, będzie jak z program. Nie, bo wiesz co, yy, o tyle mi się nie podoba, bo jakby potwierdzasz w tym momencie tezę, którą postawiłem, że w, w Polsce dzisiaj traktuje się jedną stronę inaczej niż drugą. W jednej stronie mówi się, a podepnijmy pod coś tam, zawiążmy, nie wiem, yy, wyrzućmy z Polski, yy, zakażmy mówienia, wyłączmy internet. I tak dalej. No, nie, nie, tu przyjdzie Tomasz Lis i też bo, mu zaproponuje. Nie, nie, nie pod Gdyby było równe traktowanie, wiesz doskonale, że gdyby, że po tym, co zrobiono z telewizją polską, byłoby wycie takie samo, jakie było wobec czegokolwiek, co zrobiło Prawo i Sprawiedliwość. I uwaga, nie chodzi o to, czy Prawo i Sprawiedliwość wszystko robiło dobrze, ale faktem jest, że robiło ustawą, prezydent, wcześniej Senat i prezydent no, popierał. Nie, nie, nie idź to mi się w to, nie podoba. Prawo i Sprawiedliwość wszystko robiło ee... Dokładnie tak? zgodnie z prawem. Polecam, mamy bardzo fajny cykl na kanale Zero, gdzie profesor Matczak i ja Bogusław Leśnodorski tak. rozmawiają o prawie. Ale pan profesor Matczak ma bardzo specyzowane będzie, poglądy będzie w sprawie sporu konstytucyjnego, który jest w Polsce. I teraz będzie też drugi odcinek, również trochę połączony z sytuacją polityczną w Polsce, więc zachęcam do obejrzenia Ja mówię o tej hipokryzji, że są politycy, którzy wykrzykiwali praworządność, konstytucja, a teraz ją łamią. I Robią to nawet nie ukrywając za bardzo, bo jeśli Sienkiewicz wprowadza jako minister ekipę na podstawie uchwały, a po tygodniu sam przyznaje się de facto, bo wprowadza nową kartę pod tytułem likwidacja i uwaga, sam mówi, że on nie chce likwidować. Okay. Samol, powiedz mi, hmm, czy ty jako dziennikarz jesteś skończony czy nie? To nie do mnie pytanie. Ale jak uważasz? Ja wiem, że rynek zweryfikuje, ale jaką masz czutkę? Hmm. Myślę, że do momentu, w którym ludzie będą zainteresowani tym, co mam do przedstawienia, bądź e, informacjami, które e, mogę im przekazać, e, to będzie na to, na to pole. Mówi się, że Jarosław Kaczyński buduje nową telewizję, większą od Telewizji Republika. Niektórzy myśleli, że to ta, ale to nie ta. Dziwnym <grym> trafem. E, ja słyszałem takie zarzuty. Czy maczasz powiem. w tym palce? E, mogę powiedzieć że pracujemy nad y, dużym projektem, ale... Chodzi o wykupienie pomiosły... telewizji PULS, czy nie? Nie, mówię o tym mówię o tym środowisku dziennikarzy telewizji mm. polskiej, y, którzy tak zaleźli za skórę mm. obecnej władzy. Y, przygotowujemy coś, co no, chcielibyśmy ogłosić w odpowiednim czasie y, i też z konkretami, o, tak powiem. Mm -hmm. I mam nadzieję, że wtedy jak... Wystosujemy zaproszenie, to je przyjmiesz, albo przynajmniej rozważysz bez wariografu. Ja się nie boję wariografu. Okej, okay. no To jest wariograf. Możemy zrobić Ale... tak, że jak ty się zgodzisz, to ja się zgodzę. Dobrze. Na wariograf. Okay. Czyli robimy jutro na przykład Twój wariograf, a jak już zrobicie swoją telewizję, to robimy mój. A nie, nie, to zróbmy jednocześnie wtedy mhm. taką rozmowę. Okej, okay, czyli się trochę migasz. Czy Jarosław Kaczyński jest skończonym politykiem? O, jako to zadajesz mi pytanie bardzo polityczne. Hmm. Ja obserwuję Jarosława Kaczyńskiego i tego, to, jak politykę prowadzi mniej więcej od 2005-2006 roku. Wtedy tak mnie bardziej zaczęła zainteresować polityka. I co ci mam powiedzieć? No miał kilka końców, tak? To znaczy mówię w końcu w cudzysłowie, że ogłaszano jego koniec i się okazywało, że wcale to nie jest koniec. To jest pytanie, na które nie wiem, jeśli chciałbyś uzyskać moją opinię na ten temat. Należałoby trochę dłużej o tym porozmawiać. To znaczy, powiedzieć, jakie wyzwania stoją przed partią, którą jest Prawo i Sprawiedliwość, która obecnie, chciał, nie chciał, reprezentuje największy obóz konserwatywny. Po prostu. Może kiedyś będzie inny, może kiedyś będzie inna partia, albo. Ale w tym momencie Jarosław Kaczyński reprezentuje ten e, obóz konserwatywny i z pewnością wybory samorządowe pokażą europejskie, czy ten obóz był w stanie odpowiedzieć na. Na wyzwania, nazwijmy okay. to tak górnolotnie. A? Tylko dokończę, bo y, wybory europejskie myślę o tyle są kluczowe, że y, dotyczy tego, co jest bardzo gorące tu i teraz. Dotyczy kwestii podatków y, w parlamencie, znaczy nie w parlamencie, tylko przez Komisję Europejską, ale też przez wszystkie instytucje y, ustalane. Y, kwestii, na ile my możemy być gospodarzami w własnym kraju, jeśli chodzi o lasy, o jedzenie, o drogi, o y, nawet przekop mierzei, y, tego typu rzeczy. I. Na ile my jesteśmy w stanie w tym trudnym, bo uważam, że Unia Europejska jest miejscem, w którym grają twardzi gracze, uzyskać swoje interesy. Mm -hmm. Ale to taka krótka odpowiedź, bo chętnie bym na ten temat... A wysokołał. czy ty będziesz kiedyś politykiem? Nie planuję, nie, nie zamierzam. Jest to chyba... E... Nie, nie. Wolę pracę dziennikarską, gdzie... W dziennikarstwie więcej płacą, już to ustaliliśmy podczas tego programu. To zależy. Ale ja wiem, że ty możesz mi nie wierzyć, jakby, ale ja mam swoje poglądy i mam nadzieję pozostać zawsze im wierny i nie kieruję się kwestią finansową. Na pewno nie, nie wzgardzę każdy człowiek, kiedy ma mhm. większe wynagrodzenie, ale to nie jest moje kryterium działania. Bo gdybym się tym kierował, po prostu mm, sam bym się pogubił. A najłatwiej, kiedy masz konkretne poglądy, jesteś im wierny i po prostu... Nie dajesz się zwieść nawet właśnie taką trudną sytuacją, że ktoś Cię stawia przed wyborem. Ok. Kasa, czy to program? było moje ostatnie pytanie na dzisiaj. Chciałem tylko podsumować w kilku słowach, że po pierwsze doceniam Twoją odwagę, bo od początku wiedziałeś, że to nie będzie łatwy dla Ciebie program, natomiast chciałem też powiedzieć, że mam nadzieję, że te wszystkie wizje, które kreślisz na temat tego, jak będą media publiczne wyglądały w najbliższych latach, się nie sprawdzą i że media publiczne już nigdy nie będą wyglądały tak, jak wyglądały za waszych czasów. Czyli lepiej. Czyli tak źle. Że, ale z drugiej strony chyba może być tylko lepiej. Tak? Mhm. Naprawdę wierzę w to, że, tak. że będzie jeszcze lepiej. Okej, okay, ja w to nie wierzę. Ja mogę powiedzieć <coughs> swój statement, mhm. że reakcja macie Arłosia, e, pana, e, pana bońka, który wyzywał od synów i. Generalnie nad tym przechodzimy do porządku dziennego. Pokazuje też, jak daleko zaszliśmy. Jakby, że jedna strona naprawdę daje sobie prawo do czegoś, do czego nie powinniśmy sobie dawać prawa. Powinniśmy po prostu ze sobą dyskutować i wymieniać argumentami, a nie y, wyzywać siebie nawzajem. I dlatego cieszę się jakby też z tego zaproszenia, z tej dyskusji, mimo, że dla mnie była rzeczywiście trudna, ale mam nadzieję, że jakoś mogliśmy przynajmniej lepiej poznać swoje punkty widzenia. Tak jest. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Jutro o godzinie 7.00 poranek, który poprowadzą Izabela Krzan oraz Td. więc zapraszam serdecznie i przede wszystkim, czy nie przede wszystkim, zapraszam na różne nasze programy, ich jest dużo, sprawdzajcie co wpadło akurat na kanał, natomiast jutro o 20 jest jeden z tych programów, które ja najbardziej e, lubię, generał e, generał Rajmut Andrzejczak oraz Słomir Demski poprowadzą Grand Zero, e, pochylą się na pewno nad kwestią polityki Donalda Trumpa i, i, i NATO. Pochylał się na temat CPK, pochylał się też na temat zmian w armii ukraińskiej. Będzie fachowo interesująco i z klasą. Zapraszam, a na, za dzisiaj bardzo dziękuję. Sponsorem głównym kanału zero jest Racket Jobs Twój portal z ogłoszeniami pracy.